Niech wyłączą kropki. Znacznik, a domyślnie macie kropkę. Jak coś pozostawicie, to będziecie mieli kropkę. Ale to jest tylko dla nas widoczna? Nie, dla wszystkich. A, sorry, kanałem zmieniasz. Strzał, tfu, przecinek i ten, i kropka, masz, zmieniasz kanał. I taki, jaki kanał wybierzesz, na takim kanale będzie to widoczne. Więc jak żeby było widoczne... Shiftem, to ci się pojawia prywatna kropka. Tego sobie wiadomo, ona jest niewidoczna dla innych. Ale to jest jako oznaczenie waypointa. No tak, ale ją widzisz. No tak. A jak linię narysować, na przykład jakieś... jakieś są kontrolacje klawiszowe jakieś. Z kontrolem. A Ctrl Shift... Nie, sorry, Ctrl Shift prosta. No, Ctrl Shift jest prosta. A tam jakieś elipsy siada, ten... Możesz sobie poczytać później, bo jak klikniesz to koło zębate, które wyskakuje, jak klikniesz dwa razy, to tam są chyba jakieś opisy. Albo wszystko. Wreszcie mogę pindole rysować na odprawie. Nie. Jak ja łączyć te kropki? A i jak postawicie normalnie jakiś znacznik albo narysujecie linię, niech ktoś nowy narysuje linię. Wykażcie się. Narysowałeś to, o, było dobra. Jeszcze nie ma swastyki? Hej, serio. Nie zauważył jak ten. Nie, bo teraz pierdolną tego gasa z prawej strony. Hej, serio, niech ktoś nowy z nowych narysuje linię. I teraz zostanie pana. Tak na środku. Żeby pokazać, jak to działa. Masakra, czy ktoś z nowych nie słyszy? Nie mają certyfikatu. Halo? 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 Kontrolem. Ej, rysujecie na nowym kanale. Nie, ale nie chcę na środku, bo się boję. Rysuj na środku, ale nowy, ja pierdzielę. Ale wy jesteście... No jestem nowy. Ale nie, a widzisz, na środku mapy narysowałeś? Nie, na górze, bo się boję, na środku mnie zbanujecie. A, usunąłeś sobie kropkę, tak? Patrzcie nowe, jak to nie są linie, to są... To elipsy. To są elipsy takie spłaszczone bardzo. Vertucol, ja pierdzielę, wy jesteście powaleni. Proszę nowych o narysowanie mapy, to wyrobicie gnój. Zaraz sobie pójdę, będziesz koniec. Może to jest tak, pokazuję... Zamknij ryj! Linia. I teraz musisz takie zrobić, takie. Myślę, że nie masz siły przebicia. I patrz, jest linia! Wyjaśniłem, to nie trzeba prosto. Nie, jakbyście nie robili gnoju, no ale byłoby jest szybciej. Linia, jest. Zamknij mordę już, mów. Dobra. Tak nerwowo. Ale ja pierdzielę, jeszcze się odzywaj. Żeby usunąć kropki, klikniecie dwa razy na mapę i pokażę wam się. No dobra, weź go wywal. Kogo? Człowieka pół buraka. Dobra. Nic nawet nie narysowałem! Zamknij się! Ja pierdzielę, jak mnie denerwujesz. Klikacie dwa razy na mapę, macie po prawej... Klikacie dwa razy na mapę, macie po prawej taką zębatkę. Jak klikniecie na tą zębatkę, to możecie wybrać sobie, jakie chcecie znaczniki mieć tutaj na górze. I możecie sobie wybrać, jak rozwiniecie tą listę którąś, to rozwiniecie... To będziecie mieli opcję i tam będzie pusty. Jak to zrobicie, to nie będziecie mieli tych durnych kropek. User left your channel. User left your channel. Let's begin! Halo. Halo. Sorry. Czemu się zrzucili na ten equipment, tak? Każdy po krótkim niech weźmie. Tak, proszę ten, nie robić burdelu, przygotujcie się jak do misji, nie? Dla nowych przypomnę, że wasze radio to jest ANPRC 3-4-3. A twoje to karetka. Gdzie jest wykrywanie? U nas jest ktoś nowy? Nie, u nas nie ma nikogo. O, jest mydło, dobra. Mydłowi trzeba będzie wytłumaczyć. Wy nie macie chyba nikogo nowych. Po prostu chodźcie i pomagajcie. Bla. Dobra, to wiesz jak się radio obsługuje? Bla, jesteś? Po prostu bądźcie. Kurwa. Halo? Bla? Grimoire, ty już wiesz jak się stroi radio. Jesteś? Wiem, no. Yep. Ty już wiesz co. A pan wertykuał pewnie? Nie wiem. Tak. Wertykuał, mogę tak do ciebie mówić? Weź sobie radio 3-4-3. No raczej tak. Jak tak będzie łatwiej? Masz, jakie masz radio?
Baj, możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi z tymi blokami, w tym jak się odkręci tą rączkę. Sprawdzić, jakie mam radio. To powoli, czekaj, to ja ci wyjaśnię, spokojnie. Dobra. Chodź tutaj na bok. Wertykuał. Masz, jakie masz radio wziąłeś? Jak mam sprawdzić, tak to dwa razy, bo nie widzę. Jeszcze raz powiedz, bo nie, do ekwipunku sobie. Nie widzę, jakie mam radio. Nie wiem, jak to... Na I. Sprawdź sobie, jakie wziąłeś do ekwipunku. Bo wziąłeś do ekwipunku, nie? Nie zmieniałeś. A, nie wziąłem. Okej. Nie mam tego. Mam radio. Że to wielkie radio na ekranie. Ty trzy, tak? Na misji? Możesz no, albo prawym pobierzesz, albo sobie przyciągnij do tam, do kabizelki, albo do mundur. Dobra, mam. No to teraz naciśnij kraftwerk. Menu, jak sobie naciśnij Ctrl i Windows. Halo, też. Windows. Dobra, powinieneś mieć radio. Pewnie masz kółkowe, więc to w lewym górnym rogu powinno być radio, albo radia, albo radio. Od mydła. No, mam. Nakieruj na to i wybierz radio. Od mydła. Czemu ukradłeś mi okulary? No, wyświetlił mi się model. No, ja czy mam jeszcze... No ma... i na model nakieruj kursorem i puść te... Puść klawisze i to ci się otworzy taki interfejs radia, widzisz? Mhm. I tam masz głośność. To jest ten lewe pstrykadło, widzisz? A czemu ty jesteś na majku w ogóle? Bo już nie było nic atrakcyjnego, w sensie w żadnych różnych. Niespecjalnie to przeszedłem na... Jak na to nakierujesz, to masz current volume, 100%. Tak. No, to jest głośność radia, nie? Później masz zmianę kanału. Obok? Obok, tak, no. To 1.3. Widzisz? Tak. Aha, no ale i... to jakby radio działa na odległość. Tak, na odległość, jakby... ono ma jakąś tam w każdym razie wybierze radio albo radio, nie wiem, masz po angielsku? Aha, tak. Dobra, mam radio. Właśnie wczoraj no i wybierz AMPRC 4.3. Teraz nic tam nie klikasz w kanale, bo jesteśmy alfa open? 1, alfa 1 ma... No może być open. Nie? Czyli tak jak domyślnie radio bierzesz... Znaczy generalnie wystarczy, jak ktoś panel otworzy, to wystarczy na cały jeszcze kanał. Wszystko chyba wyjaśnione. Trochę tam tych misji zagrałem. Tam zaczyniesz sprzęt taki ten... A zbyła. Jakbyś sobie w lobby wybrał alfa. Moment, bo mi się pojawia radio na samym środku ekranu. Idziemy postrzelać? No i jeszcze na początku pamiętaj, żeby włożyć stopery. Tak, chwilę. Dobra, a głośność to jest ogólnie tylko radia, tak? Tylko radia. I jeszcze po lewej stronie masz taki, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taki odrębna część, którą możesz wyciągnąć z radia, jak na nią klikniesz. Taka wajcha po lewej. I tam blok zmieniasz. Jak jesteś na przykład w Bravo, to wtedy masz blok drugi, Charlie to jest blok trzeci. I wtedy kanały... Dobra, chodźmy. Teraz miałem zacząć strzelać. Typie. Nie dostał, czy mi się wydaje? Czemu strzelił? Mode banuj! Łe. Teraz proszę mi nowego poskładać. Ale jakbyśmy odpalili Severna na jego szkolenie, to by się wściekł. Strzelałem. W pierwszej kolejności musiałbyś to składać takiego. Halo. Kuń, tak, no ale kuń ma swoje no. Kody. Halo. Czy nie słychać? Słychać. Ja właśnie nie mogę być. Ja właśnie nie mogę być głośniej. Czy dobrze mnie słychać? Więc wy musicie być cicho po prostu. Nie na przyrce. Tak, właśnie. Bo chciałem zacząć od tego, że jak tylko się pojawiliśmy, to mam taką ogromną prośbę. Nigdzie tego nie jest napisane, ale były takie propozycje, żeby wszyscy, którzy wchodzą na misję, pierwsze co zrobią, to żeby się wyciszyli. I teraz pod tabem macie pokrętełko od głośności. Jak wciśniecie tab, to możecie sobie zmienić głośność mówienia. Więc mam taką propozycję i myślę, że to niedługo będzie wymaganie, żeby każdy, kto wejdzie na misję, od razu pierwsze co zrobił, to wcisnął tab i skręcił kółeczkiem myszy głośność.
Na maksa w dół? Tak, tam na czerwono jak jest. Na maksa w dół. Żeby po prostu nie było takich krzyków. Pierwsze co zrobiliście, jak tutaj zauważyłem, to odbiegliście gdzieś tam, żeby wytłumaczyć komuś radio. No i fajnie, tylko że nie musicie wybiegać, jeżeli po prostu inni nie będą drzeć mordy. I więc jak się ściszycie, to wtedy nie słychać naprawdę. Jak odejdziecie 2 metry, jak się będziecie ściszeni na maksa, to już nie będziecie słyszeć drugiej osoby. Znaczy, nie będziecie słyszeć tej osoby, która jest wyciszona. Więc jak jesteście w sekcji, to możecie sobie spokojnie rozmawiać, no tam na jednej kresce tylko, a i nie będziecie słyszeć innych. Nie trzeba się rozbiegać, nie trzeba trzeć mordy, nie trzeba nic robić. Będzie cisza, spokój i każdy będzie mógł zrobić swoje zadania. A na początku pierwsze, co musicie zrobić, to właśnie ustawić radio. W sumie teraz się zastanawiam, bo... Halo, Vertukul, słyszysz mu? Tak, słyszę. No, dobra. Teraz się zastanawiam tak, bo tylko ty nie umiesz ustawić radia, prawda? Czy jest ktoś, kto ma jakieś problemy z radiem jeszcze? Bla tłumaczyłem trochę, bo on też jest nowy. Aha. Ja nie skończyłem. Tak, wiem. Cię poprosiłem, żebyś tu podszedł. A ty olałeś. Zajebista prośba. Jak tak mnie będziesz prosił, to za niedługo po prostu padnę trupem. Przecież mówiłem ci na radiu ze 3 razy. Dobra, mniejsza. Ja się ustawiam zdjęcia. Zaraz pójdziecie i wytłumaczycie. Jak Naki tłumaczył, jak się używa radio, to nagrywałem to z jednoczesnym swoim radio, jak to wygląda. Przerywa cię. Właśnie dlatego też jest głupie, jak ktoś ma ustawione wykrywanie głosu, bo przerywa też mówienie. Ucina ci. Może teraz lepiej będzie? Może? Teraz lepiej, teraz cię nie urwało. W każdym razie, jak Naki tłumaczy, to nagrałem, jak to wygląda z perspektywy ustawionego radia, wytnę to potem i wrzucę. No i super. Materiał. Tak więc, jeżeli wchodzicie do misji, pierwsze co robimy, to ściszamy się i ustawiacie radio. 3-4-3, żadne inne was tak naprawdę nie obchodzą. Jak gracie tam pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty raz, to nikt wam nie będzie kazał przejmować średniego radia i ustawiać. Chociaż średnie radio, żeby sobie ustawić, też nie jest trudno, bo po prostu wszystko jest napisane. Jak ustawisz, jak odpalisz radio, to od razu widać, w którym się zmienia kanały. Co, tak, są aktualne. No mamy poradnik w PDF-ie. No i są tak. Na kanale dla nowych, więc no. Ale nie zawsze tak jest. Dobra. Teraz tak, są tutaj skrzynki, na których tam część stoi. Do nich się nie podchodzi. To się po prostu najlepiej stać i czekać na swoją kolej. Właśnie, bo jest ważna sprawa, że ludzie się też naoglądają filmików Marina i myślą, że my tak po prostu przychodzimy i odpieprzamy, a później ktoś dostaje bana, bo okazuje się, że my jednak tak nie odpieprzamy. Więc przede wszystkim słuchacie się dowódcy i podchodzicie do skrzyni tylko wtedy, kiedy będzie trzeba, tak? Tylko jeżeli będzie taka potrzeba. Też nie zawsze jest. Nie pakujecie sprzętu, który jest wam zbędny. Nie musicie brać plecaków, jeżeli jesteście zwykłymi strzelcami. Po prostu robicie to, co wam dowódca każe. Jeżeli wam nie kazał, to nie robicie. Dobra, to każdy ma ustawione, co? Aha, no nie wiem, ja ten. Druga sprawa. Teraz się zastanawiam, bo w sumie myślałem, że będzie rzeczywiście dużo nowych, jest jedna osoba. I... Dwie nowe? Tak, bo jest Bla i Vertukul. Bla mówił, że też jest na pierwszej misji dopiero. On był wczoraj chyba.
Był chyba tylko na początku i wyszedł z serwera. Bla, wyprowadź nas z błędu, jeżeli było inaczej. Okej. Okay. Bla, słyszysz nas? Bla. Jest tu z nami Bla? Bla. Bla? A czemu cię nie słychać? Słyszymy go chyba, tak? Gocha? No, spingowałeś mnie, widzę to. Stoję obok ciebie. Może się wyciszył. O właśnie, pingowanie. Domyślnie pod Y tego to jest przyzwanie Zeusa i jak nie musicie, to tego nie robicie. O ile za wzywanie karetki jest 200 zł mandatu, o tyle... Za wzywanie Zeusa... Można zostać piorunem. Tak, bo u Zeusa wtedy się odtwarza taki denerwujący dźwięk, więc... Jeżeli chcecie wezwać Zeusa, to naprawdę po pierwsze, jeżeli już nie macie innej opcji, żeby się z nim skontaktować, po drugie raz wciskacie Y. A w ogóle to najlepiej przeblindować sobie na jakiś inny klawisz, którego się przypadkiem nie wciśnie. Albo dwa razy Y, jak mają. Albo dwa razy Y, albo nie. Cokolwiek, byleby nie wciskać tego. Przy okazji, mówiąc o wciskaniu dwa razy jakiegoś klawisza, to sugeruję też dwa razy G sobie ustawić, albo w ogóle odbindować. A, nie, nie sugeruję, tylko teraz każdy protokół. Jaki ty masz dziwny nick? Pory no. Ja nazywam go Wertykuał. Dobra, jeszcze łatwiej. Wertykuał jest jakoś tak ładniej. Wertykulator. Wertykulator. Halo, słyszysz nas? Bo dobre. Tak, słyszę. Co widzę? Nie, możecie używać mojego... O nie, nie, to był zły dźwięk. Oj, granaty lecą. Mydło położył się na granacie i ratował nas wszystkich. To za bohater. Dosta... Właśnie dlatego ustawia się dwa razy G. Kto co? Grał w Open Flashpoint albo Armę dwójkę? Dobra, nie, halo. Bardziej Armę dwójkę. Halo, teraz nie dam wam. Uwagę, że halo, nie dam wam teraz. Ten face mnie oszukał, bo nie to dam... nie było zmienić tryb rzucania, tylko priming. Kto teraz rzucił tym granatem? Ja, bo zobaczyłem na interfejsie, jest źle podpisane. Aha. Jest dobrze. Dobra, wszyscy, którzy jeszcze tego nie mają zrobione, wchodzicie teraz w ustawienia i zmieniacie sobie bindowanie. Juri, kręcenie kółkiem to jest zmiana trybu, a jak klikniesz to go... To wiem właśnie, zmieniacie sobie ustawienie rzucania granatu na dwa razy G. Aj. Albo można odbindować całkowicie. A w ogóle... tak, można też. I używać Shift G. To jeszcze będzie można przećwiczyć. Nie kontrol G? A nie, dobra, Shift. Shift G, Ctrl G zmienia się granat, a Shift G zmienia się, znaczy odpala się taki tryb dokładnego rzucania. Ja mam w ogóle pytanie, bo rzeczywiście przyszło mało nowych, a może chcecie, żebym was niektórych na przykład tepnął, żebyście sobie, nie wiem, do botów postrzelali czy coś? Mogę tak zrobić. Typie. Znaczy najlepiej by było najpierw skończyć to radio. W sumie może zaczniemy coś i skończmy. Przechodźmy od razu. Dobra. Daj tak, z minutę, żebyśmy potłumaczyli na temat radia, a potem możemy dobra. Iść dalej. To może dobra, tak. Halo? To weźcie zróbcie tak, no starajcie się trzymać w sekcjach, ale po prostu, że jest tak mało nowych, to już nie ma takiego znaczenia. Po prostu jeżeli nie tłumaczycie czegoś komuś, to nie róbcie gnoju. Więc teraz możecie ten, wytłumaczyć, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to do radii, ustawcie sobie radia, przebindujcie. Tego akurat nie ma jak sprawdzić, ale po prostu zróbcie to dla waszego dobra, bo jak ktoś rzuci bana na spawnie, to jest... granata na spawnie, to zostanie bana. Jak więc... rzucisz bana, to masz bana. Tak. Jak rzucisz bana, to dostaniesz granat. Zobacz co ustawiamy na radiu. Dobra, chodźcie, chodź. Dobra, bla. Dobra. O nie. Bla, jesteś? Nie słychać radio. Ciągle. Tak jest, nie? No, dobra, ogarnąłem, że to jest pod tabem, a nie pod kontrolem. Tak jak masz gadanie w TS-ie. Dobra, chodź bla. A, no dobra, no to ustawcie sobie radia. Gryzon, który radio ogarniasz, też możesz podejść jak ten. Grałem już parę razy z wami, nie? Nie wiem. Tak, chyba tak. No to tyle. Ten handle, znaczy to co się odsuwa, co możesz wyciągnąć i blok się zmienia, tu już ci wytłumaczyłem to w sumie. A to ten blok to jest po prawej stronie czy po lewej? Po lewej, po lewej. Dobra. A, bo to się ten przykłada tą... Tak, właśnie, no. I alfa ma blok pierwszy, brawo ma drugi, Charlie ma trzeci, nie? No to proste do zapamiętania. Okej.
No a kanały to już jakby wewnątrz drużyny, na przykład w Alfie są skrzynki z tym, to są z plecaka Niela, ktoś się powyjmował. Tak samo tam są i też komuś ktoś wyjął. Serio? Co do kurwy? Nielu? Zabrali ci? Ty. No? Nie, dlaczego? Ja pierdzie, ale... Takie radio, nie? Bo ty masz tych, nie wiem, często... Który to zrobił? Halo? Oczywiście nie używamy niczego powyżej trójki. A co się stało? Jay nagrywał, zobaczy się potem. Ja też nagrywam, potem przejrzę. Zostawił ktoś tutaj karabin. Słyszysz, Jay, ktoś powyjmował komuś skrzynki od karabinów z plecaka, to potem się zobaczy na nagraniu. Ukośnik z prawej strony. Potwierdzam, to są skrzynki. Dobra, radzę, żeby się przyznać teraz, nie? Tak, i kanały właśnie kropką i przecinkiem zmieniasz jak coś, nie? Halo, przepraszam panowie. Tak. Bo tu ktoś chodzi i wyjmuje skrzynki z plecaków. Skrzynki z plecaków. Dobra, nieważne. Nie wiem, nie ode mnie, bo ja nowych mam tutaj przy sobie. Halo, wiecie coś o skrzynkach z plecaków wyjmowanych? Tak, wcześniej ktoś mi ich wyjął. A mam grokę, co to znaczy skrzynka z plecaków, bo nie zrozumiałem chyba. Jak się nie przyzna, będzie ban. Seweryn. Co? No dobra, słuchajcie, jeszcze przybindowanie, najważniejsza kurwa rzecz dzisiejszego szkolenia to klikacie escape, wchodzicie do menu, klikacie na configure albo konfiguruj w zależności jaką wersję językową macie, być może macie niemiecką, ale niestety tutaj wam nie pomogę, wchodzicie w controls albo sterowanie i jak jesteście, jak wam się odpali, to wchodzicie show albo pokaż i zakładkę wybieracie weapons. Chyba nas nie widzi. Chyba nie. Nie możemy się przemieszczać tak na leżąco. Wtedy będzie pewno ktoś nas zobaczy. Dobra. Jezu, przypomniała mi się ta misja, gdzie dosyć spory kawałek wszyscy gadali szeptem. Dobra, to jakaś żaba tylko. Spokojnie, możemy się skradać dalej. Śmigła. Dawaj. Trzeba najpierw sprawdzić tą skrzynkę jeszcze. Nie, skrzynkę zostaw, bo ona jest jedną piorunem. Nie jeb. Pewnie spod ochrony. Chwila, ustawię się tak, żeby nie zobaczyć. Środka pasa. Co? O nie. Chodźcie, ucinamy. Trzeba to wyrzucić. To jest nikomu niepotrzebne. Jak leży, to znaczy, że go nie widać. Chowajcie się za skrzynką. Skalajcie się dalej, musimy ukraść śmigła. Co, Artur? Ten Arturek to pana Bestia. Windows. Masz włączonego Twitcha. A ja, to będzie potem kształcący materiał. Nic nie ma w ładunku. Kurwa, mam was! Pewnie się podzieli. Chyba odszedł. Nie ma go, idziemy dalej. Bo nie, to Krystol. Chyba nie ma pilota. A nie, jest pilot, uwaga.
nas, dobrze? Kunga, to jesteś na dobrym radio? Bo ja jestem chyba Alfa 1. Cholera. Odgłosy. Ja pierdolę. Ten czas, żeby uciekać. Windows. Już tam płacili na oddziały. Będziemy tam iść. To co, połączymy się w swój oddział. Z Blackjackiem i tam wszystkim. Chyba każdy robi, to jest po prostu niesamowite, że ludzie potrafią wyrzucić sprzęt. A, dobra, w ogóle był taki incydent, że ktoś tu podszedł do kogoś i w plecaku można grzebać. Oles, jesteś medykiem, dobrze. Ja jestem saperem. Spodpinaj się. To Windows będzie naszym dowódcą. Faktycznie ma granatnik. Ty Windows, ty chyba faktycznie masz granatnik. No, faktycznie ma granatnik. Dobra, to idę z naszym dowódcą. Mamy dowódcę, który będzie kazał saperowi iść się wysadzić. Medyka, który będzie go leczył. Jestem tym saperem. Jezu, ale piękne podniesienie ręki. Który to jest przycisk? Ty, ja nie coś tam planuję. Nie wiem dlaczego chcesz, mi się podoba odgłos tej rampy. Panie dowódco, udało się, na jaki kanał idziemy? Tak się zdarza. Nie wiążcie. Przyjąłem. Nie słyszałem szczerze. Blok pierwszy, kanał 16. Okej. Radio przed. Cholera, nie da się w tym, trzeba przeklikać, to proszę. Przejmij dowodzenie. O! Pięknie. Ja i tak byłem sam. Kogo porzuciliśmy? Nie mam pojęcia. Oni tam dalej stają. A pokolorować się, dobra. Chodźcie, płyniemy na Maldę. To tylko 3 km w pław. Co? 3 km. A! I tam właśnie robiono remu szkolenie z dowodzenia. Nie wiem. To by było w sumie dobre, tak w naszym stylu. Cholera, nie mogę ukryć apteczki. Bo nie mogę, dobra. Tylko ja nie mogę wyjebać jałowych z powrotem. Nie, bo dostaniesz sól. W sumie ja mogę.
wziąć narzędzia i naprawiać rzeczy, bo jestem saperem. To weź. Ale nie mam do czego, nie mam plecaka. To idź po plecak. Ja właściwie te zestawy kradnę tylko po to, żeby dostać bandaży uciskowy. Mogę ci dać trochę. Czekaj, wypuść mnie. Nie, jesteś naszym medykiem, jeszcze zginiesz. Nie. Czekaj, żeby taktycznie się rozejrzeć. Ale się nie połapali. Ale stoi tam jakiś czajnik. On już tam stoi od jakichś 10 minut. Co? Serio? Tak. O, taktycznie można się rozejrzeć. Co? Nie. Jabar, chodź, mam uciskowe. Znaczy, no nie, no niekoniecznie trzeba, ale dobra. Tak, dobra. Ace jest tak, że Control Windows to są akcje na sobie, a Windows to są akcje na tym, co się jest dookoła. Nie, niekoniecznie na kimś, ale też na czymś. Możecie to wypróbować teraz. Możecie to wypróbować teraz. Na przykład Grimward, o właśnie, klepnij kogoś w ramię. Albo ty, Vertical, klepnij mnie w ramię. Klepnij mnie w ramię. Albo no kogoś. O, super. Już każdy umie się klepać po ramieniu? To jest bardzo ważne. Nie, serio. Tylko po ramieniu? Tak. Tylko po ramieniu. Możecie też z tego menu wybrać, na przykład jak wejmiecie interakcja, to można dołączyć do drużyny. Czasem was po śmierci na przykład wywali z drużyny. Tak, tak to działa, więc możecie sobie podejść do kogoś, z kim byliście i na interakcję, tylko interakcję możecie poszukać. Na przykład teraz nie widzę, gdzie się z boku. O tutaj interakcja, dołącz do alkoholu. To ja bardzo. Się pojawiłem w waszej drużynie, nie? Dobra, i tak. Weź plecak i mapsa, mogą się przydać. Mapsa! A tam mapsa, ładunki! Weź dwa plecaki, Jezu. Bo nie biegnę do czajnika. Ty pytałeś o to kolorowanie ludzi. No dobrze, to znaczy nie biegną do pana. Jak wanili dalej co sobie znajdziesz. Przeklikasz się, nie? Właśnie już ten znalazłem na tym. Okej. Myślę, że nie widać mnie tutaj. Ja bym cię nie zobaczył. Widzę. Tam stoisz, Rolleciu. Windows potrzebujesz i na ziemię. Właściwie puścił linię w dzienniku. Halo, halo? A, ale ktoś inny się zorientował. Pasażerskiego, okej, okay, ale... A jak się podłączyć? Ktoś wlazł do środka, na pewno się on. Halo, halo, kokpit? Właśnie, pewnie pas. Bo crew to jest załoga i tam się nie zawraca ludziom dupy. O, halo. No, ja cię słyszę. Jak sobie siedzi pilot, to on może wam na tym powiedzieć bardzo głośno i wyraźnie, że... Halo, halo, kokpit. Tak samo jest tak, wszystkich. Tak, pilot może włączyć broadcast. Bo właśnie uczył etykiety przelotu w czajniku. Ciekawe, czy będzie też nauka ewakuacja czajnikiem JPG. Ziemia, kokpit. Mam nadzieję. Kokpit, kokpit, halo. Puszcz tu to. Panie kapitanie, drzwi zamknięte, klamki w obrysie sterowania rozłączone, szpilka na miejscu, jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że nie pilotuje ktoś nowy i ktoś mu powie, że na cichu V2 razy. Ty Windows, musimy wypełnić szkolenie w pełni. Bierz tego mapsa i jebniemy, jak będą startować. Będzie prawdziwa sytuacja. Nie spanuje ona w lato, prawda? Ja znajdę takie... Jeśli kontrolujemy realne warunki.
się zachować jak boty. Ty trafiają. Masz więcej niż jeden plecak? Cholera. Jak to nie można? Można, tylko trzeba pokombinować. W sumie chyba nie będziemy musieli płynąć w buławy, tylko M113, to jeszcze gorzej. W sumie M113 będzie szybciej. A po co mi on i tak mnie się nie zmieści? Właśnie, po co to? Daj plecak Jabarowi, żeby miał turki. Oprócz tego, żeby im walnąć, tak wiesz. Ty może weźmy jakoś M113 na ten. Jabar, bierz plecak. Dobra, postawiłem już przy pojazdy. Możecie sobie wejść i zobaczyć, że w pojazdach jest radio. To jest mega, mega przydatne, jak nie macie na przykład możliwości kontaktu, to w pojazdach jest długie radio. Nie we wszystkich, ale w wojskowych są radia. Windows wstawili swojemu ciekawym plecaku. Które macie w sekcji, żeby sobie weszli i zobaczyli, że są radia w pojeździe. Dobra, panią. Chodźcie sobie do pojazdu. Na kierowcę, możecie po jednym. I w pojazdzie. To czekaj, połączę się zaraz z tym. To mam dla nas kamuflaż. Jak nic nie słyszy, to można się połączyć z interkomem załogi od zewnątrz. Ja teraz stoję na zewnątrz i mogę z wami rozmawiać o tym. Też fajny patent. Ale inny patent jest jeszcze fajny, że wy możecie korzystać, jak nie macie swojego radia, to są radia w pojeździe, które działają właśnie tak samo jak z tym interkomem. Możecie się podpiąć właśnie do radia, który jest, znajduje się w pojeździe. Zaczepiłem zielony świetlik. O, no brawo. Można takie rzeczy robić. A można ten sam sposób przyczepić ładunek? Tak. Tak. Tak? Zajebiście, tak. To ja idę po ładunek. Nie. No, nie teraz chociaż, nie teraz. No, nie. Ale ten, podziwiam twój ten, zaangażowanie. Dobra. Co do jeszcze menu Ace'a, postawiłem jeszcze pojazdy zwykłe, tutaj. Ace'em też można wymienić koła. Zdjąć koło, zmienić koło. Obok czapurek. I ten, co właśnie tutaj gra. Mordowa się nie wpałem. Dobra, bardzo ważna rzecz, jeżeli niesiecie coś. Weź, Widzisz, masz to pojęcie. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś niesiecie, masz w nim Ace'a, to niesiecie coś tam. Czemu Windows? Właśnie podoba mi się, że Windows chodzi tak. Właśnie mi się podoba, że Windows biegnie i może chodzi. Windows, czy spamowałeś S chodzą? Jeżeli... Opa! Chcesz swój plecak z powrotem, z pociskami? Nie czekaj, bo zaraz go usunie. Dobra, ile ważycie? Cholera, dobra. Jeśli się zróbcie na gotowo i ten... Komu ukradłeś? Ale jest jakiś wyrzucony chyba w ogóle. I granatnik, czy granatnik. Nie, Benę wywalił chyba, wydaje mi się. Bo to zważy 28. Dobra, a teraz można coś podać? No, bo ja ważę teraz 26. Mogę wziąć chyba jeden pocisk. Mogę chyba wziąć jeden pocisk. To mogę wziąć mausa w sumie. A, mogę wziąć pocisk. 32 teraz ważę. No chyba dwa bym zmieścił. Nie, nie zmieszczę dwóch. Tylko bez pocisku żadnego, bo nie zmieszczę. Dobra, i teraz ważę 38. Tak. Ej, Windows, chyba już opracować system kamuflażu. Jeden z nas zesunie się na skrzydło z mawsem i będziemy tą niekierowaną wyrzutnią rakiet na skrzydle. To ty będziesz systemem ładowniczym, będziesz brał pociski ode mnie z wnętrza i biegał do tego, do Resco na boku. Oszczędzę 300 gramów. A gdybym chodził bez załadowanej rakiety, oszczędziłbym jakieś 3 kilo. Oszczędzaj staminę gdziekolwiek jesteś. JPG. Technical Pace.
Ja oszczędzam staminę, wyrzucam mapę zawsze. Co? Chować się! Chować się! Arturex! Arturex! Nie ruszaj się, Windows, nie zobaczy cię. Dzień 25. Pilot dalej nas nie widzi. Ja nie sam w środku? O, tak, właśnie. Na przykład. Dobra. I patrz, jak to się. Cholera, mogliśmy go złapać w środku. To możecie też podejść, interakcję i niekoniecznie zrobić pacjenta, ale macie też ściągnąć i nieść. Przebiegnę do środka i się wyczołgam. Spróbujcie. Biegnie za mną, ale nie zauważ, jak będę wychodził. Ej, ktoś go musi tutaj zbejtować właśnie, no. Kto jest lekki? Ja ważę 38 kilo. Masz jakąkolwiek rakietę? Co? Masz jakąkolwiek rakietę? Nie. Znaczy, zakładowaną. Ja idę sobie. Ma zważyć te niebane 14 kilo, 12. Kurde, szkoda, że nie wiem, jak by się coś spiąć na to skrzydło. Chwila. Co chodzi? Nie wiem, raczej zamknął w środku, jak biegnie. Jeszcze raz. Po prostu ciałami. Nie, ale po co? Ja bym go związał jednak. Tak. Sprawdzam, czy się nie da wejść przypadkiem gdzieś do skrzydła. Dobra, zostawię mausa i pójdę po niego. Nie, czekaj. Niech ktoś na razie przypilnuje. Wiem. To... O, dobre. Tak by się dało zabrać te dwie skrzynki stamtąd, przytachać tutaj. Powiem, się śpią na górę. Powiem, że znalazłem kogoś tam w środku, nie? Tak jak kablowałem Bolcowi na... Nieważne. Głupi bolec jeszcze chciał pinął, nieważne. Patrzy się na nas. A co my tu robimy? Jaki jest plan? Dajesz na idę, jak gdyby nigdy nic nie. Właśnie, tak? Jaki jest plan? Ostatecznie, jak wszyscy sobie pójdą, to przejmiemy jakąś 113, nie? I płyniemy. Ale my go nie zwierzymy, przecież on nie schowa broni. I przyjechał tutaj! Nic nie widzę. Proszę za mną. Są w środku. Za tymi drzwiami na końcu. Ma założoną broń na górę. Dawaj, Windows. Dawaj. Nie da się wejść. Nie działa coś. O nie! Co jest... Kim wy jesteście? Co to jest za miejsce? A nie, przepraszam. Złapani! To będzie twój grobowiec, czy co? Co to? Dogadamy się. Minecrafta! O kurwa! Takiej, rozkuj mnie! To ja wiem. Cześć, próbuję, ale nie mogę. Chowaj się, les! Jak go schować? Nie wiem. No. Ale nie wiem, jak go schować.
Juri! Pomocy! Cicho! Cicho, nikogo tu nie ma! Juri! Będziesz cicho i do nas dołączysz, to cię rozwiążemy! Właśnie, rekrutujemy do drużyny. Spójrzcie w podłogę! Cholera! Nic nie widzę! Artur, weź sprawdź! Widzę jakąś rękę wystającą z podłogi. A co to? On może ukraść Arturexa z podu? Chyba nie, za daleko. To jest horror. Nie chcę, żeby mnie podłoga ukradła. Ale może możemy ukraść jego. Łapcie go, łapcie. Tu! Przez drzwi! A to już nie, nie będzie. Tu, pokładam rękę. Łapcie go za rękę. O, wymknął się. Sprawdziłem mu temperaturę broni. Zimna. Trup pewnie. Momencik. Kurwa. Co my robimy z Arturexem? Arturex, dołączysz do nas? Publiczna. Dobra, to wolę dołączyć niż być wyegzekutowany. Musicie mnie rozkuć. Ale ten, ma mały palec tam przyjął. Żeby nas nie zastrzelić. Właśnie, musisz się przystosować. Musisz być tak bardzo sneaky jak my. Okej, jestem w stanie być sneaky. Dobra. Nie, no, ukradnij go! Halo, ukradnął mnie! Halo! Ja zbierzę, że nie. Strzelaj mi nas. Co tu się stało? Co tu się stało? Hej, dostał go. Juri Piedrowicz, proszę wrócić broń. Ma pan jeszcze szansę wyjść z tego cału. Dobra. Les ma wszystko pod kontrolą. Tylko się ruszy. Jeden fałszywy ruch. Portowali go. Chyba nie pojedzie. Czemu to jebło? Ej, ale nie wysadzę je. Szybko łapić Arturexa! Czemu Arturex znasz? Kurwa! Znowu mnie przekładają! Pomoc! On chce mnie utopić! Taka inicjacja. W tej skale rosną drzewa w środku. Taki. Schowamy cię w skale. Jak? Nie no, nie krzywdź go. Co? To taka inicjacja, musisz nam powiedzieć o swoich wrażeniach. Musisz patrzeć na ten pejzaż tam, morza. I zaimprowizować jakiś wiersz. Znajdą. Morze, wodę, kaktusy, drzewa, skały, trawę, krzaki, człowieka z bronią, wodę, kaktusy, fale, chmury. Widzę, że zbudowaliśmy sobie niezłą drużynę. Dwa na dziesięć bym powiedział. Zapraszam wszystkich. Ale to było inspirowane znanym filmikiem pewnego youtubera. Największa trucizna DM. Stracę częstotliwości radiowe. No dobra. Zbudowałem ludzką wieżę. Arturex, jest taki drobny problem. Wszyscy dookoła już dołączyli do nas. Zostałeś tylko ty. Oni dołączyli. Tak, oni są już z nami. Ale ja też chcę. No nie wiem, to co opowiedział wierszyk. I teraz bang, bang, bang. Moment. A tak. Zatka palcem.
Nie strzelić. Nie mam. Może ci palec do lufy. Jasne, że mam. Mam nawet trzy. Bang, bang, bang. Dobra, już tylko się nie ruszają, nie mogę trafić. Słuchajcie, zawsze się zastanawiam, co się stanie, jak w C-130 włożę oponę do samolotu ją puszczę na ziemię. Czekaj, no serio nie mogę trafić. O, ja parę jeszcze bardziej pod kontrolą. Dajcie mi ktoś inny, join. Dobra. Ale nie mam detonatora. Ja mu zamiast puścić go na głowę. Ale ja go nie mam. Tutaj. Właśnie, dzieje się coś, jak komuś spuści ładunek na głowę? To stracamy tajną częstotliwość. Ile waży taki ładunek? Właśnie, nasz tajna częstotliwość. Ładunek? Nie wiem. Ja nie mam radia. Musisz przeskalować całkowicie naokoło, bo inaczej tak się nie da. Cholera. Arturek zjadł mi ładunek. Nie, ja go mam, to tutaj leży. Zgubiliśmy bombę! Czy to nie Benę go zabrał? Nie, nie mam. Nie, on tu leży w krzaku. O, do kieszeni. Znaczy w kamieniu. O, activate mine. Co? Nie. Kurwa. Teraz aktywuj, nie będziemy wiedzieć, gdzie jest. Ustaw timer na 40 sekund. No było dobra. Gdzie to jest? W moim plecaku już. Zabrałem. Dobra. Jak myślicie, uda nam się niepostrzeżenie przejąć jakąś tam 113? Właśnie, teraz musimy, najlepiej, teraz musimy niepostrzeżenie nam się przekraść i coś zdobyć. M113 jest fajny telefon tam. Jeszcze tak nie testowali. Będziemy jeździć dobra, wiecie, to jest do zrobienia. Musimy się skradać, tak. Tak ten. Jak możemy, jak się robi, możemy wysłać kogoś. Nie, jak już musimy się skradać, to wszyscy. To będzie twoja inicjacja. No wszyscy. Skradnij M113. Jeszcze dobra, może wszyscy. Les, musimy tam wejść wszyscy. No właśnie, bo to... Nie, nie, nie. Sytuacja będzie wyglądać tak. Ustawimy się za M113 wszyscy i po kolei będziemy do tyłu wchodzić. Ostatnia osoba wejdzie na kierowcę, odpali i spierdoli. Dobra, dobra, dobra. Co, Juri? Może być taki plan. Dobra, ale musimy iść niewidzialnym krokiem. To chodźcie, wszyscy idziemy, idziemy, idziemy. Wszyscy cię słyszą chyba. M113 nie ma paliwa. M113 nie ma paliwa, mówi nam Juri. Dokładnie. Dobra, chuj, że nie ma paliwa, to będziemy dzwonić. Będziemy udawać, że Arturek to nasz zakładnik. Zastrzelimy go w razie czego. Albo dadzą nam paliwo. Ej, ale to element tego szkolenia, to czyli idziemy w szeregu, czy linią? Kacie, jakbyś tu zajął tak... Clean, ustawmy clean. Clean, nie kolumny, idź tam kolumny. Clean, dawaj clean. Zróbmy taki clean, żebyśmy zabrali wszystkie zazdrości. To linię lepiej rozwinąć. Dobra, nie, clean, dawaj clean, musimy być po... Juri jako pierwszy, bo ma inny kask. No. Juri na froncie klinu. Zanim piloci i reszta. Dobra, piloci. To my idziemy po lewej. Ja. Dawaj Benę, my się trzymamy za rączki. Ja idę po lewej tutaj. Dobra, okej. Okay. Zostaw się bliżutko, idziemy. Kurwa. To ma szansę wyjść. Taka misja się powinna aktywować. Taka cicha misja, zajebać pojazd. Dynamiczne cele misji. Na szkoleniu specjalnie się działają. To jest wszystko zaplanowane. Proporcja nas do szkolących się jest jakaś nienormalna w tym momencie. No dobrze, no każdy ma swoje misje tutaj. W lewo, w lewo. Cholera, mam koło na drodze. Czy mogę złamać formację? Znaczy nukiem do 113 wchodzimy. To jest tak w stylu Metal Gear Solid, znam niby jakieś szkolenie, a to nagle tajna misja. A się chyba się wykrwałem, bo się szarą. Zarzuć jakąś cytatę Windows. Pokaż Benę. Cholera, trochę się rozsypało. To. Stójcie wszyscy, reformujemy. Stop, stop, stop. I sprawdzę Benę. Benę, krwawisz. No stupy krwawi. Słabo już, trochę. Już spokojnie. To sprzedaj nam jakiś cytat z MGS-a. Co z MGS-a? Why are we here just to suffer? Jest zbyt mainstreamowy, on ma lepszy. Najlepszy tekst z Metal Gear'a to ocelot rzucający co 5 sekund. You're pretty good. Dużo krwi stać się. Weź się tam zaaplikuj coś może. Już. Cholera, widać mnie.
O! Niżej, 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 widać cię! Niżej. Sorry. Czy będzie widać na tym betonie? Ale jest cudowny mod MGS-owy do army. Z takimi fajnymi poncho i w ogóle. Dobra, leci krewka, możemy iść. No i są takie też te pomarańcze. Czekaj, 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 Juri, Juri. Dobra, Juri. Czekaj, wyrównajmy, wyrównajmy. Idziemy bardzo blisko siebie, czy z takimi odstępami? Tak, tak jak było, tak było. Bardzo blisko, bo nas nie widać. To koło. Ruszaj. Kolejna skrytka na drodze. Sprytny plan. Zostawcie sobie na ten pierwszy poziom mówienia. O, o tam jest M113 chyba, co możemy pożyczyć. Wolniej, wolniej! W tym modzie MGS-owym są takie worki na głowę, że jak masz je na głowie, to masz taki ekran na czarno. Ty, ej, ale musimy wsiadać od początku, czyli Juri wsiada pierwszy. Klucze latają ptakami. Au! Jeszcze nas nie zauważy. Jesteśmy niewidzialni. Nie widział. Kurwa, idzie jakiś mutant. Nie przerywaj wizji. On tu nie pasuje, nie bierzemy. Ale on nie widzi, on ma głowę na siebie, on nie widzi. Minus, pobiegnij trochę. Nie widzicie nas. Dobra, wchodzimy się na wejście. Nisko, nisko, nisko. Czukałeś. Chyba się wszyscy patrzą. Dajcie plan. Po pojedynczo tem 113 wchodzimy do tyłu. Artuex, pamiętaj, żeby jakby co grać zakładnika. Opalić. Dobra. Ej, bo on idzie za nami idzie. Wącha, kto śmierdzi? Kto jest minimum majtek? Czekaj, Juri, sprawdź, czy jest benzyna, posadzaj się. Spokojnie. Sprawdź, czekaj, sprawdź benzynę. Jest? Czekaj, się gdzieś zamknął. Dobra, następny. Wsiadam. Nie ma, idziemy dalej. Kurwa, ważne. Wsiadam. Nie ma benzyny. Do tamtego. Tam dalej. Dobra. Do tamtego, następnego. Miałem formację. Teraz kolumna. Oczywiście, że jest taka szansa, no ale to chyba lepiej nawet, nie? Bo wojsko to nie jest miejsce dla kobiet, halo. Może zapomniał z któregoś zabrać. Cholera. Juri jest na ten drugi z lewej. Ej, bo ja patrzę, to ty widzicie za zamek pokrzywiony gość. Poczekajcie, jeszcze drzwi zamknął i dopiero wtedy następny. Ej, też nie ma. Idziemy do następnego. A w helikopterze sprawdzaliście? Tak, tam też nie ma. A? Cholera, czy z tego miejsca brane nie ma ucieczki? Cicho! A, dobra. Weźmiecie sobie menu. Odwróćcie to ich plecami. Będziecie mieli kilka opcji. Jak my ich nie widzimy, to i nas też nie widzą. Ropes. Nie robicie tego nigdy. Znaczy... Za późno. Zanim to powiedziałeś, wcisnąłem. To podepnij do tego. Chyba się udało. Może się jednego spaliło. I wtedy samemu zabrać. Ale cicho, jeszcze tam zabrać. Ogólnie sprawa jest taka, że jeżeli chcecie hołować pojazd, to musicie... Chodźcie, idziemy stąd, podchodzą ludzie za blisko. Holować. Wracamy do tego pierwszego i się chowamy. Z drugą stronę nie zagrać. Się. Nie ma, powiedzcie, a może tego, może do Chinooka wejdziemy tak na kucki. Weź z tyłu, powiedz, ty. Też się da. Czekaj, spróbuję coś. Wybuchnie? Nie, chyba. Raczej nie. A, nie ma problemu, dobra. To zaufajcie mi, że nigdy nie pojedzie, bo... Ma paliwo! Paliwo! Z którego wyciągamy linę... Oj, stój, Juri! ...polowanym... Polującym. Czekaj, wszyscy po kolei muszą wejść. Ruszaj się. Dobra, podpiąłem się do interkomu. Słyszę Juriego. Do środka, kurwa, do środka. Jest paliwo? Nie ma, ale się możemy kręcić. Dobra, musimy się kręcić. Wszyscy w środku. Chcę zadzwonić telefonem, domofonem, dzwonię. Złapało mnie, uwolnijcie mnie! A, no dobra, nieważne, to ja sam się skułem. Ej, dobra, możemy dzwonić domofonem już? Nie, czekaj, jeszcze nie ma wszystkich. Wiem, wsiądź na ten jako pasażer.
Ej, ale kierowca i strzelec niech też wejdą do środka, żeby nie było widać z zewnątrz. Przynajmniej strzelec. Dobra, strzelec. Będzie się zamykać ramię całkiem. Ale stąd się dzwonić nie ma. Nie ma Jabara jeszcze. A wszyscy są w środku? Nie ma Jabara. Arturek, dobra, musisz siedzieć na miejscu, gdzie możesz się wychylać. Do komandera, żeby cię mogli widzieć. Nie, na komandera nie, bo tam cię widać cały czas. Gdzieś jesteś... klapa się otwiera. Rear hatch, dobra, jestem, no. Nie mój, wiesz, wszyscy są w środku. Wychylać i krzyczy, wszyscy są chowani. Wszyscy są. Paliwa w zamian. Dobra, zaczynajcie dzwonić. Dobra, wchodzę. Nie, ale nie słuchajmy tego. Niech ktoś odbierze. Poczekajcie, aż odbierze. Kto będzie rozmawiać? Ty, Artur. Ty możesz. Ale to kierowca jest podłączony. Nie mogę się podłączyć. Dobra. Halo? Nie. Dobra, przestań. Arturek, rozmawiaj. O. Nie da się odebrać. Zgadnijcie, kto jest w środku. Nie podejrzewam. Arturek. Czekaj. Cii. Halo? Co łap? Czekajcie, ja pójdę po ładunki. Nie, to dobry pomysł. Możemy zrobić od razu im szkolenie z ładunków. O to kurwa. On nie będzie tylko ten pojazd? Tak, tak. O kurwa, co się stało? Szybko otwieramy rampę i spierdalamy. Mega ważne. Dobre koszety. To ej, szybka decyzja, czy spierdalamy stąd, czy siedzimy i czekamy? Ej, słuchajcie, na 3-4. Szybko zademonstruję, jak się zakłada ładunki na pojazd. Na 3-4 wychodzimy wszyscy i czołgamy się stąd jak najszybciej. Gotowi? 3-3-4. Wypad. I on się piemnie. I on wam się pojawia przed mordą tak jak granat. Jak podejdziecie do pojazdu, to możecie go do pojazdu przyczepić. Splintem! Splintem w krzaki, Nie bandażu, można sobie wybrać sposób detonacji. Nie radzę ustawiać teraz timera, bo nie zdążymy uciec. A jakbym chciał ustawić detonator, to które wybieram? To musisz wziąć detonator. Dobra, tu nas nie widać. Dwa detonatory, M57 i jakiś jeszcze jeden. Niewidzialni. Raz jeszcze. Jesteśmy niewidzialni. Głębiej. A detonatory... Masz... jeżeli... Cii, tu jest! To też tu jest! Ustawić to jako... Zamarz, widzi nas! Zamarz, nie ma wady. Nie jestem pewien, czy detonatory mogą... Naciśnijcie C, wtedy jesteście trochę niżej. Nie, tylko jak masz broń wyciągnięte. Wiesz co, ej? Już tak, to w ogóle wyciągnijcie broń. Przez mnie broń. Ja myślę, że C jest niżej jednak. On ci automatycznie będzie nadawał. Jedynkę, dwójkę, trójkę. Jak ustawiamy się na krawędzi trawnika i obserwujemy ich przez lornetki. Taktyczne lornetki, dobrze. Tak w kolumnie się ustawcie, w kolumnie. W linii, nie w kolumnie. Kurwa, tyraliero. Serero. A, i przypominam, że jeżeli... Mam ci to ryja z tyraliero. ...i chcecie coś wyrzucić, to... Idzie. Dobra, ale... Dobra, no wybaczę. Oj, może zobaczyć odpłyski z lornetki. Nie, po prostu... Nie patrzcie na słońce. A w sumie wuj, słońce spionowo w górę. Dobra, mogę tutaj aktywować? Ogólnie, jeżeli ktoś chce przetrenować ładunki wybuchowe, to są skrzyni. Jak myślicie podczołgać tam i rozbroić ten ładunek? A jesteś saperem. A w sumie dobra, i tak nie mam rozbrojaczki. Nieważne. No to zrzuć ten plecak i weź mój. Ktoś pięknie. To są dwa sposoby na zakładanie ich. Jeden to właśnie ten przez Ace'a. Chyba saperkę. Próbuj się pod nas podszyć. On jest od zawsze, że pod kółkiem macie akcję. Mamy szpiega w naszych szeregach. Wtedy nie wiadomo, co się udawajcie, że go nie widzicie, wszystko będzie dobrze. To przecież nie widzimy. Ten kamuflaż jest idealny. Ja go tylko wyczuwam. Faktycznie. Co się stało z tym juchaczem? Tylko, że to jest dosyć niewygodne, bo można przypadkiem... Was przecież też nie widzę, tak? Czekaj, tamten juchacz tam stoi i udaje zwykłego żołnierza. Zobaczcie, koło Krystola. To jest jakaś poważna afera z tym niuchaczem, on coś planuje. Podejdziesz do ładunku, to też się... Zobacz, jak się przygląda, prawie się nie ruszy. Jaki to jest? Teraz udaje zwykłego, a potem u jednego
poniucha. Zaraz się drogi niego zamieni. Aby rozwiązać problem tego gościa raz na zawsze. Zamieniamy się w niego. Nie, zamienimy go w nic. Nie, nie pod skolem. Menu self-interact. Materiał wybuchowy, zapalnik. Sniper! Sniper! O! Kupuj broń! Albo nie. To les, to do ciebie. Les, sniper. Już. Cholera, widać mnie. Niżej, niżej! 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 Kurwa. Połóż się, ale i tak się odsunił. Prawie zobaczyli, prawie. Ruszamy się, bo się patrzą. Zmierzamy, oni będą to detonować! Cholera! Gdzie próbują patrzeć pod nas? Gdzie oni się podzieli? Podtrzymają się, bo... Słuchajcie, gdzie oni są? 13. Gdzie oni się podzieli? Do tyłu, wszyscy do tyłu! No, tak to działa. Ale poczekajcie, bo teraz może... Mi tam się podoba. Ale patrz, pojazd do... Czekali, bo ja przeżyłem wewnątrz przy nas. Ruszacie! A kogoś zabiło, nie? Nie, dobrze. Chyba tak, chyba nie, Juri leży nieprzytomny. To będzie osobny, wiesz? Jak z rury pierdolą? O, Windows prywatny. A nie, już jest martwy. Nie, ja bym go dobił. Ej, nie jest tak źle, jedna duża. Co za nie. Dalej udaje. Mordercy, jeden fałszywy ruch. Zabili go! Zabili naszego! Polecam sobie ściągnąć do spora, bo wtedy eksplozji łatwo. Dobra, spieprzamy. Cztery morfiny dla Niela. Przyjdź. Właśnie nie wiem, jest dużo góry, już ci podaję morfiny. Klaskor jest dobrze zoptymalizowany. Ja bym sobie sam podał. Ja zadbam, bo ciebie jestem w medycie. Skąd tam 113 się to wziął? Nie przejmuj się, nic złego nie możesz. Pojazd na... Ty da się pójdzie na pojazd. Ale to nie na dzisiaj, może następny tydzień, może zrobimy... Mi się w ogóle może żeby wyjść tam. Myślę, że to dobry pomysł. Za 160. Chodźcie. Halo, jesteście tu? Nie widzę. Jesteśmy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Jestem koło pojazdu. Jest tam benzyna, czy nie? Ktoś ma jednorazówkę, to niech się nie krępuje. Ten transporter czeka. Nie. Dobra. Dobra. Chwilę. Jest benzyna w środku? Nie, zostaw liny. Coś mi ją gryzło. Wąż. Wąż mi ją pierdolił ratunku. Czekaj, oderwę go. Już. Dobra, to wszyscy nowi idźcie i weźcie sobie plecaki ze skrzyni. Dobra, a ja będę spadał, także się pożegnuję. No nie. Wszyscy do środka. Ale oni tego jeszcze nie wiedzą. Ej, kurwa, go robię. Nie chcę mi się szukać. Cholera, tylko jeden jedzie się w środku. Jestem. Zaraz, to będzie widoczne. Drugi raz nie spróbuję tego triku złapać. Nie wiem, nie prawda. Cholera. A z tym pancerzem. W ogóle Juri. Ten karabin wystaje przez sufit. Telefon. Wiem, zadzwońmy tutaj. Weź pizzę, sam głodny jestem. Trzeba spierdalać śmigło z tym samolotem. Dobra, gdzie jest jeszcze dwóch? Kurwa. Czemu Bena jest widoczny? Za kuczą nie może znaleźć skrzynki w pociągu. To pewnie przez tego męża. Jezu, faktycznie. Kuna nie ma. Bena, wsiadaj! Siedzę. Uwaj się. Wertykol nie może znaleźć skrzynki z plecakami. Zamykaj i kręcimy się w kółko. Ty, ej, nie da się tak jechać do przodu. Kręcić na prawo i lewo jak w czołgach. Ej, mamy tego. Patrzcie, kto jest na kierowcy. Co? Co za nielegalne zgromadzenie. Juri, kręć, kręć. Kręć dziwko. Cholera, odkryli nas. Ty Juri, jakbyś kręcił tak prawo, lewo, to nie będzie trochę się przytłać do przodu. Ja, spróbujmy to z otwartą rampą.
Ja się wychylam, patrzę. Tak, centymetr na dzień. To idealnie. Z taką prędkością. To jest jedyny pojazd w całej okolicy. Będziemy najszybciej, jeśli dojdziemy jak... Strzelają to. A może jednak C-130? Właśnie, gdzie jedziemy? Najszybszym pojazdem. C-130. Słuchaj, właśnie. Po prostu. Zostaw na wszystkie mundury. Sprzęt generalnie. Płyniemy tam. Właśnie. Ty może na... 130 jest lepsze. Lepsze. Ej, da się wspiąć na tą M113 od przodu. Właśnie. Musimy pójść do M130, do C-130 lecieć. Ja bym się wspiął na... Trzeba stąd spierdalać, to będzie ostatnia misja. Komu brakuje radia? Moglibyśmy jeszcze skoczyć. Kto wyrzucił wszystkie rzeczy? Juri. Biegniemy na kolasa. Dobra, Juri, ubieraj się jeszcze. Cholera, nie mogę się, a nie mogę. Ja bym podjechał pod AC-130, zobacz, da się spiąć na tę M113, jeśli tak, to wyjdziemy na górę. No i położymy się na skrzydłach. Znaczy, tylko że tam pewnie też nie ma paliwa, będziemy sami robić zasilniki. No tak właściwie robimy na tym szkoleniu. Szkolimy się. Jako specjalci. No, oni się szkolą, to jest zaawansowane, to co mamy, to jest zaawansowane szkolenie. Tam gdzie mamy... Specjalci, szkolenie specjalców. Specjalców? Cholera, nie przesłuchajmy się. Ej, chwila, pokraka. Prezes na siebie. Złapali pokraka! Co? Patrz! Kraka złapali! Ej, cisza, cisza, ktoś przyszedł! Ej, komu tam nogi uciął? Ej, da się w ogóle wleźć po zamykającej się tej klapie. A tak po tym oni idą skakać. Nie wiem, skąd będą skakać. Musimy się wtopić między nimi. Przejdę na szansę na ucieczkę. Co? Dobra. Wyznaczymy własne LZ. Gleba, kurwa. I broń na ten, na plecy. Wiedz jak on. Artur, jak tam jesteśmy pilotami. Dobra. Zaraz nam się skończy stamina. Spokojnie. Szybko. Musimy to zrobić jak specjalnie, czyli jak najszybciej. Beczka, kurwa. Ale ja już prawie nie mam staminy. Tylko w twojej głowie. Znajdź siły. Bym się. Cóż, właśnie mi się robi ciemno przed oczami w mojej głowie. Ej, przechodzimy do chodzonego kroku? Możemy się tam wkradać i tam możemy iść po spadochrony. A potem chyba z tym drajsem na jajach nie da się skradać. Właśnie. Znaczy nie da się ten, nie da się czołgać. Dobra, skradamy się. Ej, chodźcie tu wszyscy, chodźcie. Trzeba wejść do samolotu, ale nie na scrollu. Tylko tam z tyłu i zamknąć ten. Będziemy odwaj, że jesteśmy pasażerami. Kto nie ma radia? Wszyscy. Ja nie mam. Mam 117. Ej, skoczcie szybko, bo średniecz krótki. Ale nie można tam teraz iść. Jak to? Dobra. Musimy kogoś wysłać. Damy radę bez radia. Damy radę bez... Słuchajcie, wchodzimy do samolotu z tyłu na kucaki. Ale nie tą opcją armowską na scrollu. Tylko normalnie wchodzimy przez klapę z tyłu. Bierzemy spadochrony najpierw. Bez spadochronu. Jesteśmy hardcore. Dobra. I lecimy. Nie pomyślałem o tym. Nie, spadochrony są w samolocie. A jeden może wystrzelić po wyskoczeniu. Jak szybko zmienisz. Ej, halo, ci z krzaka. Ktoś mnie słyszy? Macie radio? Twoja nas na długim radio. Pytają, czy mamy radio. Nie mamy.
drugim na swoim ci skrzynkę. Z prawej. Tu nas widzą. Właśnie musimy przekryć te samochody. W prawo idzie. Jakąś formację. Nie no, zróbmy bloba. W blobie lepiej. Nie, to musi być. Musimy jesteśmy specjalistami, to musi być prosta formacja. Proszę w kolumnę. Rogu. Wchodzimy do śmiechu, wchodzimy do stychu i nic nie mówimy. Że będziemy teraz skakać i wszyscy są zaproszeni. Tam w ogóle w środku są jeszcze klapy. Ostatni zamyka klapę. Tam w środku są spadochrony. Dobra, weźmiemy w środku. I chodźcie skakać, bo Sewo mówi, że wszyscy są zaproszeni i musicie tam być. I teraz tak, bo chciałbym też, bo jak skacze dużo osób, to możecie wyskoczyć i trafić na siebie, jakoś zderzycie się, jak na przykład kilkanaście osób naraz wyskoczy, to może nie wchodzą, tylko niech tutaj przyjdą. Nie włazi tylko tutaj. Może byście posłuchali najpierw. Dobra, jak będzie kilkanaście osób skakać, jest możliwość taka, że wyskoczycie i się ze sobą zderzycie i dostaniecie obrażenia albo w ogóle zginiecie. I dlatego ja proponuję, żeby robić tak, żeby dowódca sekcji, żeby skakać po prostu sekcjami. Żeby dowódca sekcji mówił, kiedy dana skacze sekcja, i będą skakać 6 osób na raz, bo tyle zazwyczaj liczy sekcja, to nic na pewno się stało. Więc myślę, że powinno być tak, że jedynka skacze teraz. Na przykład dowódca drużyny może mówić, że jedynka skacze w tym miejscu, a dwójka w tym, zaznaczyć na przykład. Tu jest wyposażenie, weźcie z podochrony. Wtedy sekcyjny, widząc, że jesteśmy w tym miejscu, mówi do zresztą drużyny, że skaczemy i po prostu cała sekcja wciska parę wyszłów, żeby wyskoczyć na siedzenia albo z podmyszki, albo na przykład właśnie dwa razy wyszłów. O kurwa, to się da wyjdzie. Siedzimy tutaj. W szczególności jak jedzie. Znaczy, na jak jedzie, to nie. Jak jesteście kierowcami, wciśnięcie dwa razy V, to wyjdziecie szybciej, ale nie zgasi silnika. To też się czasem przydaje. I nie wciskajcie dwa razy V w... Macie Jaguara! Bo wyskocz z samolotu, to znaczy po prostu, jak jesteście tam, jaką katapultę, to po prostu was katapultuje, to nie. I na Wietnamie jeszcze smoki rzuca chyba, nie? Są wszyscy. No to jest już tam wyjątek. No. Jestem pod spodem. Brakuje zetło. Jak katapultujecie się z samolotu, to samolot jest do wyrzucenia, więc... Tak. Tak. Kilka razy się zdarzyło też, że ktoś... stał w hangarze i się katapultował i wybuchł na samym początku misji, więc tak, to jest może dosyć takie... Trochę głupio. Dobra, Arturek, słyszysz co ja mówię, prawda? Przytul się do mnie bliżej. Będę? Arturek, powiedz, że tak. Słyszycie co ja mówię, prawda? Nie mam radia. Ale mów, powiedz, że głośniej, tak? Na pewno słyszę. Tak! Dobrze, pytali cię, czy słyszysz? Arturek, bliżej trochę. Dobra, no to jeżeli wiecie, co macie robić, jesteście w sekcji podzieleni? Tak. Dobra, jedynka? W jest jedna osoba. Jesteśmy, no. Dobra, podzielcie się na dwie sekcje. Nie, czekaj, ile jest osób? Wszyscy do mnie. A liczymy tych dzbanów w środku? Wszyscy, albo teraz przyjdą, albo dostaną kika. Halo? Odpuść i strzelaj. Nie, no dobra. Ej, wyłazić. No mówili, że mnie słyszą, tak? Tak! To Arturek mówi, że cię słyszy. Wyłaźcie stąd. Dobra, Jai, stań tam. Nie, kto skaczemy wszyscy razem. Vertukal, stań koło Jaja. Skoczymy na swoje. Tylko bez spadochronów. Dobra, za Jajem, stańcie. Wyłazić, sznela! Ej, połowa ników mi się nie wyświetla. Kto ty jesteś? Jestem dowódcą. Ej, możecie wyciągnąć broń i po jedno wyżej, ponad czołganiem się, jedziesz na sadku. Halo? Grimoire. Halo? Bla? Nie? Dobra? Halo? Kuń! Kuń. No w kunie nie rozpoznać. Co? Idź stań za Jayem. Kurwa, zobaczcie na tej debili. Halo? Halo. Co ty jesteś? Matt. Matt, dobra. Stań obok Jaya. Aden, stań przed Mattem. Będziesz nim dowodził. Gryzoń, stań za Adenem. To
Ten. Blas, stań za Adenem. Windows. Chodź. Bla, nie masz spadochronu. Stań obok Jaya. Kto ty jesteś? Halo? Bla. Ja, Lemikas. Idź po spadochron do skrzynki. Okej. Okay. Nie, spadochron. Kto ty jesteś? W skrzynce tam. Tam. Jego się pytasz? To jest Turex? Ma tu spokój. Stań za... Jej, za Lemikasem. Wyrzuć plecak najlepiej. O, teraz no. Kurde, no dziwne burnesel, ma płaczące dziecko. Juri, jesteś na górą? Les. Les, stań za Lemikasem. Oglądałem wczoraj Lona Zawodowca. Wspaniały to jest film, polecam wszystkim. Zupełnie się nie starzeje, co? Dopiero teraz no. Oglądałeś? Nie, jak byłem mały, to jeszcze obejrzałem, ale jak byłem mały, to nie mogłem, wiesz, intelektualnie objąć tego kunsztu reżyserskiego i musiałem sobie obejrzeć ponownie. Ja oglądałem 10 razy. Nie, no historia bardzo fajna. Historia też, ale bardzo mi się podoba reżyseria i zdjęcia mi się podobają. Te sceny, mi się bardzo podobają te sceny tych strzelanin, tam budowane napięcie jest wspaniałe. Juri, chodzisz, idziesz za Jayem? Będzie się tak ładnie, ej. Ej, Arturex! Tu masz trupa, weź z niego radio, może ma. Wstańcie. Połączcie się w jedną sekcję, tak jak policie rzędami. Połączmy się w jedność. Już jesteśmy. Kto jeszcze został? Vertugol na Ace. Tam, gdzie jest mniej osób, oprócz Medla. I kanał 16 na pierwszym. Mógł się przedstawił jako dowódca, więc będzie dowódcą. Podołączajcie się do mnie. Podołączajcie się. Chłopaki, Vertukol i Kuń i... Juri. Dołączcie do sekcji na mnie. Nie wiem. Czekaj, ty się nie ruszaj. Tylko najpierw. A po co my się tak kurwa mieszamy, to nie wiem. Nie wiem, było źle porozumiane. Halo, jak coś to Alfa 1 kanał. Kurwa demon. A ja do kogo mam dołączyć? Vertukol, Alfa 1, kanał pierwszy na radio. Serek. A ja? To połącz się do sekcji na kuli. Czekaj, bo nie kończy ten. Ja moment, zaraz przyjdę. Nie możesz trafić do tej dziurki? No. Tak. Juri? Dołączy do mnie. Jak? Przez Ace'a. Ale to jest zmienić kanał na radio? Na kiemu trafić do dziurki? Nie, na razie. Nie jest trudno. Co nie? Sobie. Juri? Windows, nie mam radia. Interakcje. Juri, weź się dołącz do tego, do Jaya. Ina, Adena, Adam. Windows, no i nic. Dołącz. Ja nie, gdzie on jest? Nie widzę go. O, obok, Serek, do Serka dołącz, obok masz Serka, no. Super. Mhm. I teraz przejdźcie wszyscy na kanał trzeci. Sorry, to chodziło o ostatnio, ale na kanał trzeci. Może dlatego. No, nie mam rady. Dobra, Adam jest wszystko, tak? Jay nie da się wyjka. Czyś się wybrać sobie jakiś. Czekamy go po lądowaniu. Mam dowodzenie, czy zostajemy tak, po nakim? Tak, przejmujesz dowodzenie nad sekcją numer 2. Dobra, Windows przejmujesz dowodzenie nad sekcją numer 3. Ale jedyne powiem, wasze zadanie będzie powiedzieć skacz. To będzie jedyne wasze zadanie. Ej, teraz taki numer. Adel miał dowodzić u nas, a zapomniał radia. Bo on nie miał dowodzić. Teraz dopiero wymyślił, że będzie dowodził. Mydla. Jay dowodzi dwójką. Będziemy dwójką w takim razie. Jedynką, my tutaj jesteśmy na trzy. Radio, poproszę na kanał drugi. Przełączcie się na trójkę. A co? Blok pierwszy, kanał trzeci, tak? Tak, tak. Chodź tak. Windows docenili nas. A co, nie, co ja mam robić? Jesteśmy specjalistami. A ty Bla, masz nas? Wyznaczyć. Tak. Matt, tak samo. Wyznaczyć, gdzie kto skacze, dobra. Słyszałeś tak, nas na radiu? Jay. Będziemy Halo, skakać. Jakie radio mamy? Bójkę, kanał drugi. Dobra. Dobra. Cerek. Zostajemy na tym, czy co? Dzięki. Tak. Tak, tak, duża ryba, tak. Ptaki latają klucze. Na razie stoimy jak... Dzielakiero! W trzecim kanale wszyscy? Tak. Czemu nie odpowiadacie? Kaczek.
A to mówiłeś coś? Tak. Nie słyszeliśmy. Blok pierwszy, na pewno jest... trzeci. Tak. No to jest. Na par! Tak. 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 No i chyba jest. Po lądowaniu, co robimy? No nie wiem. Ale zaznaczmy, że musimy lądować. To jest na południowy wschód. Na wschód, taką małą wysepkę. Lądujecie na stacji benzynowej. Widzicie? Tak. Będziemy lecieć od północy. Nocny skok? Ze świeżych osób? Nie, teraz dzienny. Wszyscy wiecie, jak skorzysta się, otwiera spadochron. Spod kółka myszy. Druga sprawa jeszcze ważna. Macie coś takiego jak zapasowy spadochron. Jak będziecie lecieć, stwierdzicie, że za szybko otworzyliście spadochron i nie dolecicie tutaj do rana, to możecie sobie z Ace'a wybrać opcję odetnij spadochron. Jak to zrobicie, to odetniecie spadochron, zaczniecie spadać szybko i wtedy później będziecie mogli sobie otworzyć spadochron zapasowy też spod kółka myszy. Którego proponuję nie odcinać? Nie, można, czemu nie? A, tak, drugiego. Tak, ja tak, ja drugi mówię. I jeszcze tak, bo to jest zazwyczaj problem, te ludzi otwierają spadochron bardzo wysoko. Te spadochrony przy maksymalnej prędkości, jaką się wyciąga, to jest 220 na godzinę, potrzebują około 100 metrów na otwarcie się. Znaczy się, że możecie go otworzyć najpóźniej na 90 metrach i nic wam się nie stanie. Więc no, starajcie się też nie otwierać tych spadochronów na 500 metrach, jeżeli to nie jest kompletnie konieczne. A druga sprawa jest taka, że starajcie się wylądować jak najbliżej celu. Jeżeli potrzebujecie się zatrzymać, bo samolot leciał mocno, szybko znaczy się, to możecie sobie od razu otworzyć spadochron po wyskoczeniu, zatrzymać się, odciąć, wcelować sobie w tą strefę i otworzyć drugi. Tylko żeby to nie było tak, jak zawsze jest na tych zewnętrzach, że lądujecie w promieniu kilometra rozrzuceni od LZ i potem 15 minut jest złażenie się do niego. Możecie od razu z powietrza wylądować tam, gdzie trzeba. I starajcie się w siebie nie wlatywać, jak będziecie w powietrzu, bo jak się zderzycie, to bardzo duża szansa jest, że was ogłuszy albo zginiecie. Zapraszam do sprawdzenia, mamy. Nie mamy wysokości mierzy. To co, wiesz, ty lądujemy na stacji benzynowej. Wysokościomierz powinien być domyślnie na górze ekranu. Tak, na górze ekranu się mieli wysokościomierz, więc... Do poziomu morza, prawda? Czy... To gdzie, co wybieramy? Nie, do poziomu gruntu. Nie, do poziomu gruntu. A jeżeli macie zegarek z barometrem, to on pokazuje do poziomu morza, więc można się przejechać. Te mapy, ale które z tych? Zapraszam. Na pokład? Tak. Pat, idziesz? Aha, dobra, jeszcze jedna ważna sprawa. Na pokład wchodzi się z podkółka myszy, żeby tam wejść, a nie jak jeżeli wejdziecie tutaj, bo on wtedy będzie myślał, że to jest jakiś obiekt tutaj na samolocie i wybuchnie. Wejście jest z boku, nie wiem, czy z rampy można wejść. Nie wiem, na jaką zdoła się wejść. Myślę, że 2 km na pewno. Mat? Może być lecieć od północy? No nie, to jest ten kurwa, co go nie lubię. Co mnie teleportował. Ty kutasie, Windows. Żebyś strzezł. I żebyś spadł i złamał sobie garkę. Coś ty kurwa powiedział? Ale miło. Nie ma tu... rodzina, atmosfera... Tak jest, tak. Kurwa. Tutaj nie ma interkomu? Nie ma. To trudno. Ej, tak. Dobra, ale ty musisz powiedzieć, kiedy skaczemy. Tutaj czek. No dobra. Ja sobie dostosuję to w locie, już resztę. Ja tu kogoś sprawdź radio? Nie. Co? Okej. Okay. Wciskamy wyskocz, czy wysiąść? Wyskocz. 2 razy V możesz nacisnąć w trakcie... Jak usłyszysz polecenie, 2 razy V po prostu. I w ten sposób... Zobacz pod tabulatorem, czy nie jesteś wyciszony na maksa. W sensie, żeby zielone było na środku tego paska, bo tak ja cię słucham. Ej, powiedz coś! Dobra, na sygnał Kuntus, ale gdzie? Mam na środku? Ja się kogoś wyrzucić? Spoko. My skaczemy sekcjami, tak? Tak. Tak. Czyli dowódca powie, kiedy skaczemy. Tak. Tak, a ja powiem... Tam gdzie marker? Pieszki? Co tam się miło? Jay, ty przyjąłeś dowództwo, nie? Tak jest. Dobra. Jadymy! Twarz Beny jest piękna. O kurde.
Jade, czy ty mnie słyszysz? Słyszę cię, koniu. No i tyle, chciałem, żebyś coś powiedział. Żebym wiedział, kiedy... Windows, ty mówisz kiedy? Dobra, zaznaczyłem, będziemy... Będziemy lecieć... Przestańcie otwierać rampę. Ja pierdolę. Będziemy lecieć od północy w kierunku celu. Zaznaczyłem mniej więcej na mapie... A, super, ten znacznik się dobrze postawił, a drugi nie. Ech. Dobra, mniej więcej. Prawdopodobnie będziemy nadlatywać odrobinę szlak. Impossible! Jakoś odrobinę od boku. Myślę, że taki odstęp powinien wam wystarczyć na to, żeby skoczyć tak, żeby się nie zabić. A jednocześnie wszyscy powinni dolecieć. Będziemy lecieć wysoko, macie dużo czasu na to, żeby sobie podlecieć. Normalnie sterujecie wsadem, żeby sobie... No, jak chcecie lecieć do przodu, no to W, tak, jak chcecie do tyłu, no to S. Możecie się też obracać. Naprawdę to nie jest nic specjalnego ani trudnego. Powinniście dać radę spokojnie polecieć sobie tam na to LZ i wylądować na nim. Starajcie się jedynie nie lądować jeden na drugim, żebyście się nie pozabijali. Czemu ktoś już wyskoczył? Ja poleciał. Trudno. Mała strata. Nie wiem, kto to było, ale... Nie, no szkoda chłopa. Kabar! Co? Musisz wydać hasło, Kundus, jak trzeba będzie. No Windows wydaje. Dobra. Wszyscy sekcyjni się zapoznali mniej więcej z planem, jak macie ją wyskakiwać? Sekcję? W kolejności? Od sekcji... Ty, Juri, chce się znaleźć na drugim brzegu. Wy macie sekcyjni sobie pilnować. No tak. Nalecimy na znacznik numer 1, to od razu cała sekcja pierwsza wyskakuje. Dwójka i trójka tak samo. Nie? Żeby nie było tego zdziwienia po tym, że ktoś nie wyskoczył. Celować z lądowaniem na tą stację, czy po prostu na brzeg? Tak. Nie, na LZ. Dobra. Oczekujcie w ciągu 15 sekund wyskoku. Benzynowa, tak? Tam skaczemy. Jest na południe. Co za debile już wyskoczyli. Dwa auty, naprawdę. Halo, halo. Dobra, lecimy bardzo z boku, więc wszyscy muszą... Dobra. Skaczemy dwójkę? Tak, skaczę. Trójkę wyskakiwasz. Ale idę?
X-Pickle w promieniu kilometra od LZ. Czy ty masz w razie czego średnie radio? Ja mam średnie radio. Na slocie dowódcy. Jestem w drużynie z Jayem. No dobra. O, fajnie. Ja. Ale ja. Ale jasno. Co, jeszcze jeden skok robimy, nie? Czekaj, jeszcze Yuri. Ja na pewno nie jestem zadowolony tym, co tutaj się odbyło, bo... Wiem, że wyskoczyliśmy troszkę później i troszkę nie po drodze, że tak powiem, byliśmy, ale można było spadochron otworzyć od razu, tak jak mówiłem, zatrzymać się, zacząć lecieć w kierunku celu i potem go odciąć w razie potrzeby. Tak, ja nawet nie odciąłem. Oczywiście trochę ten, już samolot poleciał trochę bokiem, bo się tam pomyliłem, ale jeżeli byście otworzyli od razu spadochron, to byście spokojnie dolecieli. Te nocne skoki były trudniejsze o wiele. Słucham? Nie, no. Te nocne na misjach były trudniejsze ostatnie. To jest teleport na lotnisko. Do ochrony. Weźcie sobie nowe, tak? Bo teraz macie te. Tak, nowe, zapasowe. Bo jak ktoś otworzył raz, to nie będziemy miał zapasowe. I teleport na lotnisko wszyscy.
Ej, po co nam sobie te plecaki? Jak już wiemy, co z nimi robić. Te drzwi są po zamkach, one się otwierają za każdym razem jak ktoś ten. Czemu ktoś jest upośledzony i zamyka tą rampę? Bo jest upośledzony. No. Że trzeba zrobić w końcu ten skrypt, żeby... Zostańcie, bawić się tymi działami. Co to robi? Czy ogólnie te drzwi reagują na każde wejście, więc jak wchodzi nas dużo, to odtwarza tak, się ale właśnie dlatego chciałem je zostawić otwarte, ale ktoś je pozamykał. A ten teraz po prostu czekamy na twój sygnał z radia. Okej. Okay. Panowie, to przez ten skok ktoś już nowy dowodzi, czy ja mam jeszcze krzyczeć, żeby spadać z samolotu? Krzyknij jeszcze i pozmieniamy dowodzenie na tam już na stacji. To już wszyscy są? Alfa 1 tak. Znaczy Alfa 2. Trójka też cała. Trójka cała, tak. Kiedy lecimy? Tak. Ruszyliśmy. O, oh, wow. Uhu. Jak nagadałaś się? Ja nie mogę teraz gadać z tobą. Nie, okej, nie, tylko się pytaj. Połączyliście się? Siedzi obok mnie, rozmawia przez telefon złączony. Może się wycisz. Nie,
Czasami ludzie ciekawe rzeczy mówią, może niech się nie wyciszę. Jak się stąd wyciszyć w sumie? No, albo gadanie musisz skręcić na minimum, wtedy praktycznie nikt cię nie słyszy, albo... To nie słyszę się prawie przez ten samolot. Jak wciśniesz mapę, to po chwili nie będziesz słyszał samolotu. To można normalnie rozmawiać. O, fajnie działa. Z helikoptera nie działa tak samo. A czy jak się wciszy? Jeżeli chcesz się wyciszyć, to na wejście musisz włączyć to przed mikrofon. A, okay. Wyciszyć mikrofon. Tutaj działają te windy, bo... Na znaczników, czyli skaczamy na wezwanie, rozumiem. Czekamy na dowódców wstępnych, sensowni. Ma znaczników do skoku na mapie, czyli skaczemy na wezwanie. Tak. O ile jest osób w grupach? Po 4-5? U mnie 5. 5 osób. Trójka 5. Dobra, to niech się wszyscy przygotują, 20 sekund około. Tylko 20. 20 sekund do skoku. Dobra, przesadziłem, za szybko lecimy, żeby to było 20. 30 sekund do skoku. Za szybko lecimy, 30 sekund do skoku. Słyszysz, no? To do Beny, ty. Zajebał. W kozę wleciał. Windows, żyjesz? No i kozę wepchnął do mieszkania. Okładę przebija przez okłady. O Jezu, ale... Medyka, dajcie mu medyka. Kłady. Przepuśćcie mnie. Muszę... Pójdź, rusz dupę, Benę. Nie, rusz się. Dzięki. Schodzimy do niego, schodzimy wszyscy. Moment, jak się schodzi po drabinie? Kaś! Czekaj, nie mogę, muszę się cofnąć, żeby złapać... Cofnę się, grubasie. Kurba. Jestem hardcorem. Potrzebuję drabiny.
Jestem hardcorem. Robię swoje, ludzie. Windows. Mamy rok. Juri, widzę, że też krwawisz. Hop, 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 hop. Spokojnie. Hop, hop, hop. Juri? Skąd ty się tu wziąłeś? Dobra, wychodzimy stąd, bo tu jest straszny pierdolnik. Czekaj, Juri. Za cicho jesteś, nie ruszaj. Słyszę. Dostałem samolotem w głowę i mnie zniosło na drugi koniec. Juri, na ile możesz przestrzelić tą swoją półcelową? Właśnie, bo to oni są idealnie 2 km od nas. Bo jakby 2 km to nie powinien do nich strzelić. Jakby ktoś klapę. Policzy buildoty, to mogę strzelić. No, a jak mam policzki widać? To weź ode mnie. To ten, to Lesko... Miecie, go nie mam. Lesko, wracamy do planu z Mavsem. Strzelasz z Mavsem. No, to jest calculator. Ale ja myślę, proszę, że mam tutaj te kłady w ogóle. Jaki kaliber, jakie to wszystko? 50. A scope jaki masz? A, Windows. Widzisz, to jest problem. Nie możesz to jest ten RKS-owy. Witaj na wygraniu. 5, 4, 1. A, ale chodzi 20 o... razy. 20 razy? Albo to jest jakimś takim szyfrem to pisane. Typu 3 pauza 9 razy 32. Jak się nazywa ten scope? To zmień marki. Windows. MK4ER. Ej, chodźcie, zrobimy pociąg składów. Będzie się R? 2E? ER. A, ER. Boże, dlaczego tego nie MK4, zauważyłem? On jest 20... Jaki on jest? Nie głupi pomysł. Co z tym pociągiem? O, znowu będą lecieć. To ciekawe, czy wolno nas atomówką na koniec. 11.50. Czemu ten kalkulator tego nie ma? Ale to kładę, to połączajcie silniki. No i to co, mam podkładać te ładunki na tą latarnię? Jak będą przelatywać? Ja do nich strzelę. Ciągnę silnik. No, przelatywali w stanie jakiegoś pułapie 1500 nad nami. A twoja broń jak się nazywa? Co? Jak się nazywa ta broń? Leć po jeszcze jakiegoś składa. Lećcie pokłady. M107. Pociąg rybny. Nie policzysz tego, bo arma ma inne wartości. Tak? To na pewno. Dlatego powinna być ta karta odległości, której nie posiadam. Ej, ile z tych padów? 6? 7? Bo jak 6 to ma akurat. A żeby strzelić do was, musiałem wziąć poprawkę. Łącz po kolei, tu są złączone. Tutaj łącz. Ten z tym. Tylko nie wiem, czy to pociągnie. Mi się wydaje, że to ma kapa tam na 3 pojazdy. No 3 maksymalnie kłącz. Poczekajcie, ile jest teraz? Zobacz, czy pojedzie. Czekajcie, spróbujemy pociągnąć. Przesuńcie się. No. Miłościwy Zeus. Ktoś tu mam 6 ładunków. No, nie rusza. A nie, ale rusza. To góra 3. Czuło, Molina się musi naprężyć. Dawaj, ciągnij cooling. Na razie wszystkie ciągnie. Czy my się już kończymy? Nie, ty nie jedź. Ty nie jedź, bo zerwiesz. Les, ty nie jedź. Nie dasz zaczepcie. Dawajcie, podłączcie wszystkie, spróbujemy wszystkie pojechać, każdy sobie wsiada do mnie. Nie pójdą wszystkie. Dobra, to zrobimy dwa kuligi. Dobra, już jest kulig. Jest, dobra. Na 3, na 4 chyba się nie da. Czemu ja nie mam tej opcji? Ej, my się to lepiej mówimy, że jedno ty skokę. Dobra, gotowe. Przydało ci się. A te z tyłu są połączone wszystkie? Tak. Słyszałem, że waszą republikę ktoś chce najechać. Jakieś brudasy z Afryki. Co? 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 A my strzelamy do samolotu? Znaczy, że sobie ten. Czyli mamy wysadzać po prostu latarnię. Wejdziemy wszyscy do środka. No i właśnie, wysadzimy wszystkie kłony i będzie po co najeżdżać. Najpierw pociąg musimy zrobić. Wsiadajcie do wagoniku, przetestujemy ja czy pociąg. Ja już bym się szykował do obrony. A co? My się mamy szykować. To jakieś ten, daj skrzynkę z amunicją czy coś, bo nie mamy właśnie, broni. Właśnie, jak jesteście z tyłu na kuligu, to musi siedzieć na drugim miejscu. Dobra, wsiadajcie wszyscy do pociągu. Dobra, do pasażera, macie rację, nie wolno sterować. To jest oszukiwanie. Odpalaj! No tak, no. Chwila, Juri jeszcze się. No dawaj. Odpalaj. Gotowe. Ciągnij. Co jest?
Jakieś pontony kurwa płyną, nie słyszycie? Typie, czemu nie jedziesz do Oszklu? Wyciągajcie te spływy, płyną pontony, jakieś brudasy. Tu, z tej strony. Chwila. Już lecę, Windows, masz te pociski, nie? Patrzcie, płyną brudasy. Zwykle to... ledwo co Unia Zielono zbuduje i już biedaki płyną, okraść. Czyścić bug... No jak nie masz? Palić to! Dobra. Granatnika, dawaj. Was granatnika, dobra. To ściągnie. Ty może za nie wysiądą jeszcze. Oszczędzę 50 na samolot. Tak nie może udać, jak jest łódki. Ej, mamy łódki, możemy stąd spieprzyć. Ja to broń potrzebuję. Wiesz, to nie. Ja bym chciał bezpieczeństwo, ja schodzę po broń lepszą. Teraz lepiej? Ja też. Tak. Dobra, ja nie wiem co się zbugował. Co robisz? Czy mówię, możemy stąd spieprzeć na łódkach jakby co? Dobra, o Jezu, tak, posrałem są tego szyję już. Właśnie. Dobra, już wszystko. Znaczy, nie da się ciągnąć więcej niż, ale... Dobra, dawaj. Nieważne. Ale w sumie faktycznie, wsiądźmy wszyscy. Łee! Cholera, noc. Dobra, trzeba pozapalać światła w kuligu i tyle będzie z problemu. Dobra. Dobrze, że dostaliśmy mamy taką super. Mamy taką super tak latarnię przynajmniej. Jaka skrzynka? Nie wiem, może wybuchnie. Widzę tylko cień na tle. To jest skrzynka z brońkami. Ładunkami. W sumie mogę wysadzić więcej kładów teraz. Może gdzieś tu jest obok jeszcze jakaś skrzynia, ma ktoś... Nie ma tu nigdzie, no kto. Tu jest chyba obok jeszcze jedna skrzynia. A. O, możecie sobie DMR-y poubrać. No. Tej tu jest skrzynia z wrzutniami. Okej. Okay. Mamy Stingery. Jakuś. O, będą fanflary? Ja wezmę są tego flary. Stingera jednak zamiast... Nie, zostaw z mawsem. Serio? Uwaga, oślepniecie zaraz. Ej, typy, mamy doktor. No ja mam cały czas na sobie. Ej, skrzynki się pojawiają z nieba. Nokto jest w tej chwili. Czekaj, tutaj może być Nokto. Uff, wyrzutnie. Razem Nokto. Biorę stickera. Jakby przypadkiem chcieli lecieć. Właśnie, bo trzeba być gotowym na wszystko. Jakby lecieli helikopterem do stickera. O, panie snajper, tutaj jest ręczkart w sumie. O, bierę. Gdzie? W tej dużej? Czy... Tam, w małym. I tam jest Nokto też. Teraz jakieś migranty z Afryki podpłyną, to będzie problem. Gdzie jest to Nokto? W tej małej skrzynce. Który jest Yuri. Ja mam Nokto czwartej generacji, frajer. Chyba sprawę jak ciebie teraz. O, idealnie. Na tej generacji? Boga, czyli... Czy z drugiej strony w porządnej Unii? Ej, to mam podkładać te ładunki, czy nie? O mój Boże, w ogóle widzę stąd światło na pasie. Mamy też dużo takich fajnych, kolorowych tych. Ej, słuchajcie, mam pomysł. Weźcie po 2-3 ładunki, rozmieście ładunki, jakąś strefę narysujmy sobie na czacie naszej grupy. Wewnątrz tej strefy się będziemy trzymać, a na zewnątrz rozmieśćmy wszędzie ładunki wybuchowe. Jak oni tam ci przylecą pewnie na nas na spadochronach nas pozabijać, nie? To my wypalimy ładunki, jak będą dookoła ten latarni. No nie, w sumie strasznie długo tam się składają. Ja myślę, że po prostu możemy ich ze Stingera, nie? Nie, oni będą... Jakby co? Jabar, są satele, nie? Wali jeden satel tutaj pod klatką. Jeden, ja sześć odłożę od razu. Ale to ty masz te bloki zwykłe, a tam jest satel. Ale satel nic nie daje, on w sumie jest słabszy, tylko ma większy rozrzut. Serio? Ty nie ma dobrej wizji. Uwaga, będę minął o wieżę. Czemu wieża akurat? Bo jest największa, proste. Bo jest największa. Ale widzicie w ogóle, jakie prosperujące państwo? Już własną produkcję sprzętu wojskowego mamy. Tak. Ale swoją drogą... Trzeba zniszczyć... Ej, bo to jest ich jedyny... W sumie, Arturek, ja mam wysoki zasięg i dobre FPS-y. Weź się zamień wyrzutniami. Nie, rozwalmy to światło, bo oni będą, nie będą wiedzieli na co nawigować. W sumie? No to mogę... Dobra, to co wysadzić? Czekaj, coś jest mało rozpalalne. Cholera. Mało?
W sumie jest potrzebna nam ta wieża. Podłożony ładunek. Już nie da się grać. Dobra, wychodzimy. Proszę dobra, wychodzimy. Żeby... Ustawiłeś timer? Co ja? Nie, no, detonator. Co ty chcesz? No, szkoda. Dobra, wyłazimy stąd, rozwalamy tą wieżę. A to kładami trzeba odjechać. Kładami, musimy odjechać kładami. Żeby nam nie wysadziło. A spokojnie, ten, zobaczmy czy te łódki dalej stoją w sumie. Bo ale dobra, bo to jest kontrolowane koniec, wyburzenie, to nic złego się nie stanie. Ej, to lecieć. Ej, w sumie? Niech to się skontaktuje z Serkiem przez pewne te... Poczekaj. Identyfikujemy. No to jest 130, jak nic. Ej, ma ktoś długie? Są w skrzynce gdzieś. Jak się włącza a lokowanie na taki pojazd? Nie włącza, nie samo się lokuje. Ewentualnie próbuj T albo R klikać. Też? Ale powinno samo. Halo, halo. Znaczy... Ale czemu? Spokojnie. O, namierza, namierza. O, to dobrze. Tak. Tylko backblast sobie. Dobra, jestem gotów do wysadzenia wieży. Masz kamień za plecami, nie wysiadaj. Bo zaczęło pikać. Nie wiem, czy skrzynki zaraz już tak nie trafi. To dobrze, trzymaj, nie, trzymaj, trzymaj, ale ten, odejdź jeszcze do przodu trochę, Artur. O, i teraz masz ładnie. Tylko wy ich tam nie zdejmujcie od razu. Bo... Właśnie nie zdejmujmy ich, musimy się dowiedzieć, że ten. Ale loka trzymajcie. Mamy jakieś długie, albo przynajmniej średnie, żeby ich tam wywoływać? No właśnie, będą nam... Nie no, ten Windows, nie. Weź tam naruszenie strefy powietrznej im zgłoś. Tak. Ja ich mam namierzonych cały czas. Włącz poza tym głośnik. W dupie to mam, cicho bądź. Chwila. Chwila, narysujemy granicę, żeby wszystko było kosher. A weź idź pan w chuj. Ej, to wszystkich trzymajcie się wewnątrz strefy, którą wytyczyłem. Dookoła jest 20 ładunków wybuchowych. do środka, do latarni. Rozwalimy sobie, ale chcemy na wyburzyć latarnię. Co? Odpalaj latarnię. Dobra, do tego blaszaka. Oni nas widzą. Co, mam wysadzić? Dobra. Tak, odpalaj, schowamy się w tej metalowej chatce. Będę, latarnia jest zaminowana od góry po dół. A, ja zaminowałem dookoła wszystko, czerwonej strefy. Dobra, czekaj, to wysadzamy do się latarnię. Wyburzenia, chodźcie, chodźcie, ekipa wyburzeniowa Arma Forces. Nie, czekaj, czekaj. Co, wysadzać? Gdzie są skrzynki, kurwa, potrzebują mi ci. Dobra, poczekamy, że lądują. Spadochroniarz, gaście światło, gaście się światło. Ale wydaje mi się, że wiem kto to, tak spoko. Rozwalmy! W sumie to może być Lemika jeszcze. Czekaj, nie odpala jeszcze. Gdzie są skrzynki z amunicją? No dobra, daj sobie spokój, to jest wyburzenie kontrolowane, nic się nie stanie. Tak, na pewno. Amunicja dobra, wszyscy płasko, płasko. W której dużej? Nas nie zobaczą, to nic się nie stanie. Trzech dużych? Poczekajcie, pan czekajcie, amunicję zgarnę szybko. Au. Co to było? A więc jedno. Flary puścił. Gdzie amunicję? Znajdźcie mi szybko amunicję. Do czego w swoim rumie? Do tego, do MK11, taką broń zgarnę. To chyba tu są magazynki do M14 koło mnie. Tu są? One chyba wchodzą w to. O, to tu. To... powinny. Te nie wchodzą. Nie? Te nie to wchodzą, jest te nie. Bojowe, te? Nie wchodzą. Windows, przecież ma granatnik, możesz też szwary strzelać. To jest spieprzone w takim razie. Też nie wchodzą. Możliwe, że jest skopany i skrzynka przez... To było. Czemu to strzela? Próbuję zastrzelić ten transportowy. Nie no, nie ten. Jeszcze. Nie strzelaj. Nie było, no. Nie było potwierdzenia, nie możemy tak po prostu ich zestrzelić. Co... Ale oni już wyskoczyli. On już zawraca. Ale... Może to poczekać. Wyskoczyli tam na. Wojnę jak tu Rambar? Ej, weźcie tą tubę, oni wyskoczyli tam na tej stacji benzynowej, dawajcie, napierdalamy tam w stację rakietami. Nie, nie możemy do nich tak po prostu, musimy czekać na otwarty atak z ich strony. Możemy tak ordynarnie ich zaatakować. Właśnie nie możemy tego zrobić, to jest... No dobra, masz rację. Z ich stylu, dobra, wybuchy tą wieżę w końcu. Czekaj, w ogóle zróbmy ten rozłam w ogóle na tej wyspie, podzielmy się na dwie. Nie, kiedy łaskawie wysadzimy tą wieżę? Słuchajcie, tu jest 20 ładunków wybuchowych rozmieszczonych poza tą czerwoną. Ej, bo mamy outsidera, wylądował na wyspie. Spoko, wysadzamy. W sumie oni wylądowali, to może ktoś będzie nadwidział stamtąd wyżaraci. Faktycznie, ktoś ląduje gdzieś. Ej, dobra, bo ja chcę wysadzać tą wieżę. Dobra. Ale to nie stój. Halo, przybyszu, czy nas słyszysz? Jest, ja nie wiem, gdzie jest niebezpieczniej stać. Bliżej linii ładunku. Jest na południowy wschód. Tu gdzieś dobra, jest. Będę wysadzał. Jeszcze nie wysadzaj, ty, bo nas zabije.
Ej, chodźcie, chowamy się, bo ja będzie wysadzał do wieży. Oni tam są po drugiej stronie, będą szopy. Widzieć. Chodźcie do szopy. Do szopy? Kryjcie się za szopą. Nie, szopa jest zaminowana. Co? Szopa jest zaminowana. Co? No to już wszyscy? Zaminowałem, są wszędzie łotelki wybuchowe. Jak będzie reakcja na ciechotę, będzie problem. Trudno. No właśnie tak się powie. Nie będzie, to jest... Za skałą, za fizycznie w czymś się schowajcie. Coś dostał? Nie. O kurwa, ale jebło. Wyburzone. Nie ma światła. Wyburzone? Dobra. Piękna akcja. Tak mu zostało. Trzeba jeszcze lampy wyłączyć w kładach teraz. Nie ma światła. Nie ma, a to co to jest? Nie, dobra. Aha, to nie, tylko kłady. Ej, ktoś tutaj leci non stop na spadochronie. Chłopaki, mamy przybysza. I co teraz? Poddaj się w nasze ręce. Wstań do góry i podnieś ręce do góry. Kartę co? Polaka security ewentualnie masz wyjąć. Mu robimy, tak? Proszę wypakować wszystkie torby tutaj obok. Security check. To musisz wszystko teraz wrzucić na ziemię, co masz. Musisz swoją broń wrzucić za amunicję. Proszę znieść, dobra. Dobra i przeklepać. Dobra, ja meczkę konfiskuję. Dobra, bo wysadziliśmy nasz jedyny... Mogę zegarek zostawić? Budynek w sumie tak, na tej wyspie. Na tej wyspie nie liczymy czasu, więc... Czy to są dwa, bra, są dwa budynki. Jeszcze dwie szopy zostały. Czyste, sprawdzone, dobra. Ubieraj się. Ej, coś płynie? Ubieraj się szybciej, bo coś płynie zaraz. Nie mam radia, ani nie wiem. Poszukaj sobie radia gdzieś w skrzynce. Płynie pionie z east. Na południe. Pod toniarze płyną east. Obudź ludzie. Azymut 108. Gdzie są skrzynki? Skrzynki są pod wrakiem. Osuń się, Windows osuń się, rozwal. Dwa pontony podpłynęły. Pomidor, osuń się. Teraz czekam aż Backblast wysadzi te ładunki rozłożone tutaj. Kurwa. Walles. Au, jakim cudem dostałem Backblast tu? Ej, dajcie mi medyka, kto jest medykiem. Ja war. Nie, lez. Wylecz mnie. Troszkę jak się wody bardzo. Nie wiem, stąd bez powodu nie ma tego wani. Halo? Trzeba do nas dołączyć teraz. Ej, oni wyszli i są na brzegu. Stopiłeś na wyspę, więc należy do nas. Podam sobie sam Balfinę, nie ważne. Ej, okej. Wyszli oni, w sensie pontoniarze? Tak. Nie tak źle, jak szmarpa horses. To śmiesznie. Tak, ty. Burdas idą. Pontoniarze 75. Muszę broń zmienić, bo nie mogę celować przez Noctos w tej snajpy. Winę od granatnika. Pierdolnijcie to z kuby jakiejś grubej. Ze Stingera. Windows, gdzie jesteś? Przeładuj mi rurę. Co by się nam przydało? Moździerz. A nie, no, możesz przeładować jak jest na plecach. Moździerza moglibyśmy strzelać, to jest tak benzynowo. Serio? Masz rakiety? O, widzisz. Chyba rozwiązaliśmy zagadkę. Jak tam krewka? W ogóle coś płynie znowu. South. Czekaj, szyjecie. Dobra, już. Kurwa. Te granatniki są... Zabandażujesz i otworzy ci ten bandaż później, to i tak już możesz chodzić. Mam przycisk jakiś HL? Ja nie mam. W sumie może
czyli w sumie nie ma co w ogóle bandażować nóg, lepiej stazować, bandażować jak najszybciej elastikiem i później już niech staje staza i tyle. Tak, ale coś się chciał tak chodziło, bo tak... Znaczy, bo generalnie, się, moja jak masz ranną nogę, to sobie ją zabandażujesz, wylądowali, żeby odzyskać możliwość chodzenia normalnie, a nie z tą cudowną animacją. Jak kolejne fontaniarze popłyną stamtąd. No, to nawet jak ci się bandaż otworzy, to możesz i tak chodzić dalej, nie? Aha, no to nieźle. Przynajmniej tak mi się wydaje, no. Także... Bij fontaniarzy, nie oszczędzaj. W sumie może powinniśmy czekaj, przejąć jedną lądują, łódkę i sobie postawić w jakieś bezpieczne miejsce, żeby mieć drogę ucieczki. Back blast. Przesunę się w prawo w sumie. No kolejny. Chłopaki, głupia sprawa. Bo... Do mnie strzela. Czego nie masz? Co mówisz, że co? Że głupia sprawa, bo karamin zrobiłem. Cholera. A to co mam, to nie ma amunicji. Jest na nabrzeżu, to te Yuri? Znaczy, ja! Zrobić się dedykowanym strzelcem z rury po prostu, nie? Ja trafię coś z tej jednorazówki? Mogę. Ktoś rzucił użytą. O, to słuchaj, albo ewentualnie nie masz karabiny, weź wywal wszystko. Weź ten, poszukaj wzdłuż brzegu jakiejś łódki, którą można przejąć, podstaw ją w jakieś bezpieczne miejsce. Najlepiej jakoś, nie wiem, na zachód od nas. Aha. Żebyśmy mieli drogę. A czym się będę bronił? Ale nie będziesz się bronił, to będziesz po prostu sniki. Będziemy cię osłaniać. Zostawcie sobie poziom mówienia na taki normalny, słuchaj. Ale nie na ziemię, bo to się pogubi wszystko. Podawaj skrzynki o tym. Turek. Co mam? Co widzą oczy czwartej generacji? A ja znam jeden taki prosty trik, żeby widzieć wszystko dobrze. Szefa, domek, kroki żołnierzy, szefa. Dobra. O, kolejni pontoniarze popłynęli. To jest jak przynajmniej przypłynie jakaś łódka. Trzeba załatować kolejnego Karla Gustawa. O Jezu, też tak. Ale tę rurę coś zostawiłeś. Coś żeby się bronić, nie? Ale to zajebisz się przed nim. Spróbuj na południe najpierw, tam powinno być czysto. Halo? Okej. Okay. Ewentualnie ma ktoś pistoletu do oddania? Nie masz broni? Nie ja, zupełnie kolega. Czekaj, ja cię wsadzę do tego. Czekaj, nie, to jeślibyśmy no, chcieli faktycznie przejąć tą łódkę, chyba wypadałoby nie strzelać do nich z wyrzutki. Spoko, ale to są papiery. Ale trochę nie rozumiem tego elementu z nie strzelać z wyrzutni. Mogliście wyjaśnić? Nie. No. Ale tam jeden się czołga. Mieć po prostu się... potencjalny... Wyjmijcie go. W ogóle co robi Arma Force w tym czasie? Już się nie czołga. Możliwe, że znowu skaczą. Albo coś planują. Pytanie, co oni robią. No, ja go nie widzę, ja ich nie widzę właśnie na mapie całej. Jak tam jest jakiś briefing. Właśnie sobie nie ma ich na mapie, znaczy, że oni się albo nam zaraz desantują na głowę. Nie no, czekaj, możliwe, że jak nie ma ich, nie może być tak, że nie ma ich na mapie. No, ja po prostu nie ma się na mapie gildii. Kropki. I to wypatrujcie, bo... Przechodzimy do twojego planu. Zmienili im stronę. Zmienili im stronę, dobra, nie ma kropek. Wchodzimy w kółeczko, realizujemy plan wejścia w kółeczko. Tak, wchodzimy w kółeczko i jak ktoś potrzebuje... ładunki wybuchowe są tam, gdzie jest kółeczko, dokładnie. Dobra, ustawię. Także trzeba stać w wieży i być zasłonięty. Ale wieży już nie ma. Można stać w środku. W tych zwłokach. Czasem. To jest trochę problem, że wieża już wysadzi... możemy zostawić... Nie, jak zostawimy wejście wkładem i on wybuchnie, to nie będzie dobrze. Jak tak sobie myślę, to wysadzenie wieży to nie była najbardziej taktyczna decyzja. Nie, no co ty, nie widać nas teraz. Myślę, że to... Szkoda, że nie ma jednego KM-u. To jest jakaś... Jak wejdziemy na schody, to wszyscy się zmieścimy. To jest jakaś taka symbolika generalnie, nie wiem, państwa niszczącego się od środka z tą wieżą. To chowamy się wszyscy w wieży, czekamy aż podpływ, jak wejdą do środka i wysadzamy. Tak. Tam... Dobra, postawię cię od... koncepcja w sumie. Co? Zaraz przyjdę. Dajcie mi wyjmę. To jest plan, podoba mi się. Wszyscy chowamy się w tych barakach, czy w tych ruinach. Jak tam jest łódka? Coś płynie znowu jakieś gówno. A pewnie nie wziął radia. I... Możliwe, to w ogóle gdzieś jeszcze jest? On chyba przeszedł na stronę wroga, albo jest gdzieś obok. Łódki są na przybrzegu. Aha, łódki są super. Znaczy na south, no. Na south od nas. O, okej. Okay, dwie stoją, dwa pontony. Dobra. To mieścimy się wszyscy.
No i to nie, bo ja jestem saperem. Dobra, jakby co, punkcik medyczny na dole schodów, pod schodami. Uwaga, Baglas będzie. Strzelaj. Uwaga, zgłaszam, szpital polowy znajduje się pod schodami ruin wieży. Czekaj, teraz aktywuję. Jednorazóweczką. Uwaga. Czekaj. Do strzela ze zachodu. Uwaga, Baglas. Czekaj, to łódkę. Braniwajcie z tych 40 tak blisko, cholera. Ej, medyk. Ej, oni są u nas! Nie wiem, co? Medyk! A coś nas już ora na tym. Dobra. Chodź do wieży! Noga boli, ja. To chodź tutaj do środka. Czekaj. Zdążymy wykopać jakieś tunele, czy co? By gdzie, przecież to jest piekielna wyspa. Się stało. Dobra, już się. Po medyka zapraszam pod schody w wieży. Pamiętajcie, że Bena musi przeżyć. Tak, Juri jest najwyżej. Gdzie jest Bena? Tutaj, na dole. A dobra. Bena, to musisz przeżyć najdłużej. Na dole jest. Okej. Ogarniesz mnóżkę? Morfinkę se tam ogarniesz, czy ten? No tak. Tylko pogadam. Miałem tylko 5 magazynków. Okay, właśnie waliłem na razówkę. Lenikarz przed tobą był jeden typek w krzakach. O, cześć. Czekaj, bo Juri nie ma gdzie się cofać. Windows właśnie. Razy na wyspie. O, coś czele. Ej, czy zaczęła się walka już? No, ktoś właśnie do nas. Ej, tam są na wyspie. Dobra, ja, sekundę. Albo nie, tam na wyspie na 74. Roboty. To jak myślisz, czy to dobry pomysł skontaktować Szerka teraz, żeby został naszym szpiegiem? Tak, to jest ten moment. 300 metrów Windows od nich jest. Chcę stwierdzić, czy to jest Arma Force. Windows walnij na 300 metrów tam na 74, gadnika, jak masz jeszcze. To jest Arma Force, czy to są boty? Nie, do boty. To było trudno stwierdzić, no. Dobra, to nie zmarnujcie amunicji na boty za dużo. Boty będą zlegowani. Słuchajcie, plan awaryjny to jest wysadzanie pierścienia ognia dookoła wyspy. Tak. W ogóle to musisz przejść najdłużej, będę. To mam? Tak, to jest racja akurat. Ja mam klucz. Do szczęścia. Ewentualnie możemy zabrać klucz szczęścia od ciebie, ale... Ale nie, jak weźmiesz detonator, chyba nie wiesz mógł. Wiesz. Nie, będę mógł. Czy przynajmniej kiedyś jak testowałem, to mogłem. Może napiszemy na czacie ogólnym, że nie wiem, wypowiadałem wszystkim wojnę. Nie, opatrz, są w oporze. No i potwierdziła się historia, są w oporze. Oficjalnie są, widać. Na czacie napisał na Kimezji, z testi jest opór po lewej. Czekaj, idę po amunicję. Coś płynie od północy. Co, od północy? Distracting, to co nie bardzo się rzucisz. Faktycznie, ale może nie zobaczę nas pusta, bo ktoś wysiadł. Najśmieszniej jakby przylecieli gdzieś z 5 km na spadochronach. Chwila, załatwią nam szpiegę. Co my? Czekaj. Jestem. Nie, nic nie ma nad nami. Co załatwiasz? Szpiega. Uuu, wybiegliście poza kółko śmierdzi. A właśnie radia gdzieś są, idę po radio. Radia nie ma. Trzeba szukać magazynu. Co? Przekonuje, jakaś łódka na zachodzie pływa. Cholera. Napisał, że nie wie. Pana z kierowcą trzeba. Tak, ten kierowca ma Nocta. Jest jakiś w ogóle CISIAD? Wygląda jak CISIAD. Co tam tłuczesz?
Co siedzą. Artur, jak chciał jakiegoś rozłamu, no to mamy. Ale... Imigranci, jest rozłam. Najgorzej. O, spadochroniarze. Spadochroniarze! Is this Arma Forces? Tak. Chować się do środka. Dobra. Zatrzymaj się gdzieś ten... Pierścień ognia aktywowany. Jezu, kto tak dostaje? Te dwa pontony, co mówiłem, że są na południu, to ich nie ma. Porwałem gdzieś z zachodu. Kurwa, zbloczyłem się. W sumie? Nas... Czy mogę schować się w podłodze? Schowajcie się. Nie ma co się pchać. Kurwa, ale nie przeorało. Dobra, Achre na zero, tylko radio. Dobra, przeoramy i wiecie czym. Nie wystawiajmy się. Bene? No? Bene, dobra, jest to, czy jesteś tam na dole? Jestem, ty. Ale dostałem, pomóżcie mi. Cholera. Rzucajcie granaty poza wieżę. W sumie, może zrobimy tutaj hotboxa po prostu? Czekaj. Ja tam rzucam jakieś flary. Ktoś znowu dostał. Kto jeszcze żyje? Blend żyje? Windows, ja. Lemkas żyje. Dostałem. Jestem ranny, medyk. O, nie wiem. Dobrze, ja też. Les kowika szukaj. Będę musiał kiedyś tą pierścień ognia aktywować. No tutaj Bene. Tam rozwalał. To idzie tu do Bene. Z której strony? Leczcie Bene, Bene jest najważniejszy teraz. Oczywiście. Rzucam tą granat. Myślę, że mógłbyś zwiać gdzieś i siedzieć w wodzie. Szczególnie to Bene. Ta wieża nie jest najlepszym może miejscem taktycznym. Wyrzućcie w okna czy gdzieś w górę, wyrzućcie jakieś granaty, żeby tam... Flary, dymy i tak dalej. Bene, jesteś tam pod tobą? Co mówisz? Tam jeszcze jest ktoś niżej niż ty. Chyba ktoś jest blisko. Aktywujemy pierścień ognia? Trzymaj tam kąt. Ostatni chwilę. Pierścień ognia do ostatniego momentu. Dobra. Ale nie, bo na jedną osobę chyba nie warto. Nie warto na jedną osobę chyba odpalać. Ale jeżeli ktoś nie wszedł kurwa full auto, żeby nas nie wyjebał. No dobra, no to nie wiem. Dlatego musi ktoś być na dole. Znalazłem dwa kolejne pontony na zachód od waszej. Jesteś na dole? Wsadzaj! Aktywuję pierścień ognia. Dawaj. Aktywuj wszystko. Dobra, jeden zepał na dole. Ale jebo. Też chyba nie leży. Ale wypierdoliło. Rzucaj granatami. No pobudka, żyje. Uciekłbym do pontonów, ale nie mam nóg. Ja nie mam ręki. Aha, może wiesz, że go przerałem. Kurwa, gra w życiu, dobra. Mam ręki tylko. Shit! Cicho, no ja tu zbieram. Kurwa, znowu gra niechcący. O chuj. Dobra, raszujemy ich tam, kurwa.
User joined your channel. Co się stało w ogóle? Mi się bardzo podobało. Słuchajcie, powiedzcie proszę, że ktoś nagrał, jak wysadziłem pierścień ognia dookoła latarni.